Dzień dobry Państwu, witamy w najnowszym odcinku Polheist TV, w którym zobaczycie... Kurort Eubin. Zapraszamy. Polheist TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Bo to brudne jest, o. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, jestem Luiza. Mam nadzieję, że subskrybujecie nasz kanał. Jeśli nie, to tutaj macie czerwony przycisk. Musicie w niego kliknąć, zasubskrybować nasz kanał. Mąż? Zimno jest. Bardzo zimno, prawda? No wieje. Zobacz, przycisk subskrybuj pasuje do Twojej kurtki. Co? Tak nie robię. No? No. Niemożliwe. Ale zanim dotrzemy do Niemiec, to chciałbym Wam pokazać jeszcze jedno miejsce. Jak doskonale wiecie, zawsze jak gdzieś jedziemy, to po drodze staramy się odwiedzić coś ciekawego. I tak samo jest tym razem. Zaprezentujemy Wam za chwilę Trójstyk. I można by pomyśleć, że w tym miejscu trzech się styka, ale to nie dotyczy ludzi. Dotyczy to państw. W tym miejscu stykają się granice trzech państw. Polski, Czech i Niemiec. Oraz Niemiec. Dokładnie. Proszę Państwa, prezentuje się to dokładnie tak. Jest to bardzo piękne, niezwykłe miejsce. I mogę Wam jeszcze zdradzić, że Polska posiada jeszcze cztery takie trójstyki. Oczywiście u nas jeszcze dodatkowo jest pomnik Jezusa. Oczywiście krzyż, ale taki pomnikowy, w sensie, że w Niemczech zobaczcie taki malutki krzyżyk. Lipa totalna. Pogoda jest fatalna. Naprawdę zimno i bardzo, bardzo, bardzo wieje. Chciałbym sobie usiąść tu na ławeczce, pokontemplować, ale no nie jest to przyjemne, nie? No zobacz, u Czechów nie ma krzyża, jest tylko plac zabaw. No, jak to świadczy o Czechach? Średnio. Wiatr ten zimny wieje stamtąd. Mam takie podejrzenie, że Niemcy wiedzą, że... Że Niemcy wiedzą, że nadciągamy. I właśnie dlatego wieją tym wiatrem, żeby nas zniechęcić. Ale też się Polheist TV. Nas się tak łatwo nie da zniechęcić. Proszę Państwa, i teraz rzecz niezwykła. Piotrek zostanie w Polsce, Luiza do Czech. Ja? Dlaczego tam? No do Czech, zapraszam. Proszę Państwa, to jest telewizja międzynarodowa. Wówunio jest w Polsce. Moja żona, Luiza, jest w Czechach. I proszę Państwa, teraz zrobimy rzecz niezwykłą. Piotrek, potrzymaj mi chwilę mikrofon. O! Darczyn! No kurwa! Zawsze tak pękałem. Tarczyn, to może być Twoja reklama. Zrobimy teraz coś niezwykłego. Coś, czego jeszcze nikt nie robił. O jest! O jest! Łobabę, uważaj. No co ty mi dajesz całe? Nie! No koniec! No czej! I wiesz do buzi, to jest coś niesamowitego. Uważaj, nie rozrywaj. No ja to delikatnie, o. Proszę Państwa, coś, czego jeszcze nigdzie nie grali. Kabanos, którego jedna część jest w Polsce, a druga jest w Czechach. To jest tak zwany kabanos międzynarodowy. Tarczyn. Tu się znajduje adres e-mail, na którym możecie napisać. Podejmiemy z Wami współpracę. Podam numer konta. O nie, Marcin! Dobra, 5 sekund nie leżało. Jak będziesz tak rzucał produktami, to nikt z nami nie będzie chciał nawiązać współpracy. Otwórz retail. ASMR, kurwa. Żona tak na pograniczu waha się, a ja już w 100% jestem w Czechach i mógłbym sobie spokojnie gibona zajarać, a tu policja mogłaby mi stać i nagwizdać, nie? No Marcin, nie w tę stronę się podnosi człowieka, do przodu. No ja wiem, cię będzie... Dobra. Piotrek, chodź, nie krępuj się. Chodź do Czech. Proszę Państwa, jak widzicie, Unia Europejska, jesteśmy w Czechach, a tu możemy zobaczyć, właśnie to jest Nysa Łużycka, która tutaj wytycza granice między nami i Niemcami, a tam między Czechami a Niemcami. Czysta woda.
Piękna, na pewno zimna jest, nie? No, lodowata, tak. No, górska woda. No, nie świecimy, wiadomo. Jakbym był po tamtej stronie, to bym wyrzucił, ale tutaj to tak, nie? A tutaj rzecz niesłychana, coś, czego często nie da się zobaczyć. Jest to zawór od tej rzeki. Jak widzimy, jest zaplombowany, ale tu normalnie przychodzi pan, wkłada kluczyk, kręci tą wajchą i normalnie rzeka staje, przechodzi się suchą nogą do Niemiec i tak to wygląda. Niestety, jak widzicie, jest to zamknięte. Nie będę robił przypałów, zrywał plomby. I to właśnie pokazuje, jak inicjatywa Schengen to jest bardzo ważna, fajna i potrzebna sprawa, bo gdybyśmy nie byli w Schengen, to budowa takiego turystyku nie byłaby możliwa oraz takie spokojne hasanie między krajami też by się nie udało. Uważam, że brak granic w Unii Europejskiej jest to naprawdę zajebista sprawa. Nikt tutaj niczego nie pilnuje, możemy sobie bez problemu przechodzić między jednym krajem a drugim. W sumie, co to za różnica? Granice powymyślali ludzie, a zwierzęta, przyroda, pogoda... Wszyscy mają to w dupie, tak? Rzeka se płynie i ma wyjebane, przez jakie ziemię płynie. Więc uważam, że to jest fajne, nie powinno być żadnych granic. I teraz widzieliście Polheiz TV w wersji międzynarodowej, ale tak naprawdę to były dwa kraje, czyli Luisa była w Czechach, a ja z Piotrkiem byliśmy w Polsce. A teraz, proszę Państwa, zrobimy rzecz niezwykłą. Mianowicie, Luisa będzie w Czechach, ja będę w Polsce, a Piotr Janczar znajdzie się w Niemczech, ale... To nie jest takie proste, bo to jest po drugiej stronie rzeki, więc musimy go tam przetransportować. Odpalimy drona, Piotr zapie się drona i przelecimy. Daleko nie jest, jakoś dron da radę. Więc widzimy się za chwilę, jak Piotrek już będzie w Reichu. Proszę Państwa, i tak jak mówiłem, ja znajduję się w Polsce. Luisa, moja urocza małżonka, znajduje się w Czechach. A Piotrek jest teraz w Niemczech. Proszę Państwa, Polheiz TV, telewizja... 100% międzynarodowa. Operator jest w Reichu, prezenter jest w Polsce, a moja urocza małżonka, również prezenterka, znajduje się w Czechach. Proszę Państwa, czy to nie rozwala Waszych umysłów? Jest to coś genialnego i niesamowicie odkrywczego na polskim YouTubie. Czegoś takiego jeszcze nikt nie dokonał. Jedna telewizja, która w jednym czasie znajduje się w trzech krajach. Teraz ja oraz moja urocza małżonka udajemy się do fury i pojedziemy po Piotrka do Niemiec i jak już go przechwycimy, to udajemy się do naszej finalnej destynacji. Więc Piotruś, widzimy się za chwilę tam. Pozdrawiam. Chodź Luisa, bo zimno jest. My jesteśmy wygrani, bo naprawdę jest bardzo zimno i spędzimy trochę tego czasu w samochodzie. A Piotrek nie dość, że jest sam, nie dość, że mu zimno, to jeszcze jest w Niemczech. Zobaczcie, jak ty tam drałuje ten żółty kaptur. A my, proszę Państwa, ładujemy się do fury i widzimy się z Piotrkiem już za chwilę. Kochani, więc teraz już odebraliśmy Piotrusia. Piotruś pochodził się trochę po Niemczech. My też już jesteśmy w Niemczech, jak widzicie na załączonym obrazku. Tak wyglądają Deutschlandy. I teraz, proszę Państwa, robimy coś bardzo nielegalnego, ponieważ kamery sportowe oraz nagrywanie ruchu ulicznego w Niemczech jest zakazane. Niektórzy pewnie nawet wiedzą, że nawet Street View nie ma w Niemczech. No ale, proszę Państwa, jesteśmy Polheiz TV, lubimy nagrywać fajne rzeczy, więc postaramy się gdzieś tutaj bokami przelecieć tak, żeby nikt się nie przyczepił, bo za to jest po prostu mandat w euro oraz konfiskata GoPro, więc wolałbym się z tym nie spotkać. I w Portugalii też było podobnie, ale w Portugalii robiliśmy bardzo długie trasy, więc mieliśmy ją w środku, na podszybiu, żeby nie ryzykować. No ale tutaj jesteśmy dosyć blisko, kamera jest czarna, auto jest też czarne, więc może nie będzie się tak rzucało w oczy. Jedziemy tylko 8 km, więc może jakoś przejedziemy i przez większość czasu jedziemy lasem. Więc proszę Państwa, teraz odpalam naszą kamerę. Proszę bardzo. Jak kadr? Gitara, proszę Państwa, ładujemy się do fury i widzimy się już za chwilę podczas kontroli policji, która nas zatrzymała, albo w miejscowości Eupen, na stacji kolejowej, Eupen Bahnhof. No, moja małżonka będzie, moja urocza małżonka będzie prowadziła, ja siadam na miejscu pasażera, bo mandat dostaje kierowca. Bec, 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 bec. Zrobiliśmy szybki postój, bo właśnie przejeżdżała policja. No i za dużo nie ujechaliśmy, nie? Tak, więc skoro ja mam płacić mandat... Marcin, jaki niemiecki pająk na naszej szybie! Fuuu!
No, więc proszę państwa... Musimy stąd szybko uciekać. No, proszę państwa, mamy teraz chwilowy postój, bo właśnie w tą stronę pojechał radiobus. Tak. Więc poczekamy, aż on przejedzie i ruszamy dalej. No trochę się cykamy, nie chcemy trafić do niemieckiego więzienia. Dokładnie. Nie? Na dożywocie. Za 100 metrów. Dobra, jedziemy już? Dobra, dajemy. Udało się, proszę państwa, bez przypału. Moja żona się stresowała strasznie, bała się. Bardzo. No, ale udało nam się. Jesteśmy już w Niemczech, jesteśmy w Eupen. I proszę państwa, od razu na sam początek mam dla was garść bardzo ważnych informacji. Zapraszam na kącik Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi. Eupen to miejscowość oraz gmina uzdrowiskowa w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Drezno, powiat Görlitz, w Górnych Łużycach, tuż przy granicy z Czechami. Wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Olbersdorf. Chcą mówić nam, że mamy jak, nie gnamy tak już dawno. Gdy pluli w twarz, zdobyłem dar, relacje niszczyć łatwo. Gdy nieraz chlami wspominam, to wiem, że było warto. Bo ego X przed paru lat naplułoby im w twarz ją. Ilu miało być na zawsze, ale sobie poszli gdzieś. Boli jak na japę kastet, jak to wszystko kruche jest. Tak myślę, siedząc w barsie, pijąc piwko, no bo nie ma miejsc. Zawsze miałem plan, nie sen, a w zanadrzu też plan B. Tu nie jeden alkoholik, pod wpływem anaboli, mówi o tym, co go boli. Tylko przemoc go wyzwoli. Mordo się pod czole polisz, jak jest ciężka pizda. Klątwo moich boisk jest od dawna trefny kryształ. Wszystko swoją kolej rzeczy ma przyszłość. Coś, co tu kreujesz sam. Pit stop, bo pauza jest potrzebna nam. Pizdą jesteś, jak się nie wylizesz z ran. Wszystko swoją kolej rzeczy ma przyszłość. Coś, co tu kreujesz sam. Pit stop, bo pauza jest potrzebna nam. Pizdą jesteś, jak się nie wylizesz z ran. Wszystko swoją kolej rzeczy ma przyszłość. Coś, co tu kreujesz sam. Pizdą, bo pauza jest potrzebna nam. Pizdą jesteś, jak się nie wylizesz z ran. Proszę państwa, po przejechaniu 430 km dotarliśmy w końcu na miejsce. Znajdujemy się w urokliwej miejscowości Eupen. Tutaj możemy zobaczyć Eupen Bahnhof. To jest właśnie ów stacja kolejowa. Można tutaj dojechać z Żytawy, po niemiecku Zittau. Miasto znajduje się w tamtą stronę i stamtąd takie piękne parowozy kursują do dwóch kurortów. Do kurortu Eupen oraz do kurortu Jonsdorf. Największą atrakcją Eupen jest Góra Eupen, na której znajdują się ruiny klasztoru oraz zamku. Góra ma 514 metrów i jest naprawdę czymś niesamowitym. A dlaczego my w ogóle do Eupen przyjechaliśmy? Otóż 2 lata temu dokładnie byliśmy na urlopie w Bogatyni oraz tutaj jeździliśmy po rejonach. Pojechaliśmy do Liberca na skocznię narciarską i kiedy 4 października wracaliśmy, to Luiza, moja wtedy jeszcze narzeczona, a teraz już żona, zauważyła tamten taki kikucik, co stoi na tamtej górze i to jest Hochenwald, Hochwald, coś takiego, jakaś taka atrakcja. Tutaj się gdzieś napiszę, bo pewnie pomyliłem nazwę i powiedziała, ty, to tam są jakieś ruiny zamku, chodź pojedziemy jutro i to zobaczymy. No i 5 października 2017 roku, ile dni temu to było? 726, jak dobrze liczę. Cześć, jesteśmy właśnie w miejscowości Eupen w Niemczech, nie wiem jak się to czyta. I chcemy wejść tam na górę, o, tam jest zamek. Są piękne skały, w ogóle miejscowość jest niesamowita, ale strasznie się rozpadało. Cytując klasyka, jakby tego było mało, kurewsko się rozpadało. Dokładnie 726 dni temu przyjechaliśmy do tej miejscowości, chcieliśmy dotrzeć tam, a dotarliśmy tu. I teraz proszę państwa, chodźmy Piotruś, chodźmy Luisko, pokażemy wam tutaj z tego miejsca, jak pięknie i niezwykle prezentuje się Góra Eupen. Ja po prostu wraz z Luizą zakochaliśmy się w tej uroczej miejscowości i stwierdziliśmy, że nie ma co, musimy tutaj przyjechać i nagrać o tym odcinek. No, pogoda się nie zmienia, obeszliśmy prawie całe miasteczko, więc teraz postaramy się wrócić tam do tych schodów i wejść do tego zamku. No, pomimo pogody, najwyżej to będzie jedyna atrakcja tego dnia, no zobaczymy. I tak ta piękna miejscowość wygląda. Eupen.
I teraz oficjalnie się przybijam, że przyjadę tu kiedyś z kamerą i zrobię odcinek. Jak tam żona? Zmieniło się coś przez 2 lata? Nic. Nic? 2 lata temu jak byliśmy, to padało, a teraz wieje, nie? No. Co wolisz, deszcz czy wiatr? No pewnie jutro będzie znowu padać, nie? Nie, jutro ma być właśnie najgorszy dzień, jeżeli chodzi o pogodę. I to niedobrze, bo na jutro jesteśmy umówieni w zamku. Nasz kolega ze Skierniewic, którego kojarzycie, Michał, jest też producentem filmowym i on tutaj jakby załatwił nam tutaj z właścicielami zamku, że możemy jutro przyjść, nagrywać, polatać dronem i tak dalej, ale na jutro zapowiadają gigantyczne opady i po prostu boimy się, że jutrzejsze zdjęcia mogą nam nie wypalić, ale jesteśmy po HTV, jakoś sobie poradzimy, nie? Przecież bym nie powiedział, że w Niemczech są takie małe i ładne miejscowości, a jednak. Nie wiem, co jest piękniejsze, czy Eupen, czy moja żona. A tutaj, proszę Państwa, znajduje się Kinderbahnhof, czyli taka stacja kolejowa dla dzieci. Kolejowy plac zabaw. Dokładnie tutaj dzieci niemieckie oraz czeskie i polskie, ponieważ do granicy jest bardzo blisko, mogą sobie tutaj przyjść i się pobujać. Proszę Państwa, nigdy w życiu w Niemczech nie bujałem się na huśtawce, ale bujanie się z Luizą nie ma najmniejszego sensu, dlatego że jest trochę za ciężki, to za bujanie, nie? Ja po prostu staję i kucam. No, o. Więc ja mogę sobie tak usiąść i... Ała! Jądra! No. Luiza! Luiza! Kiedyś na amatorskich tańcach w Eupen tak zatańczyłem na rurce, że wszyscy zaczęli krzyczeć Luiza! Luiza! I stąd właśnie imię Luiza. Ładna, co Piotruś? No, robi wrażenie. Marcin, dostaliśmy wiadomość na Parfait TV. Od? Od tego ludzi, no. Że? Mordy, jak już jesteście w Niemczech, to podwinijcie do Frankfurtu. A daleko to? Czopka się przekrzywiła. Twoje stare się czopka przekrzywiło. Moja mama ogląda ten program. Twoja? Mimo, że pogoda nas nie rozpieszcza, to idziemy sobie taką krótką rundkę zrobić tutaj po miejscowości, ponieważ no, wy teraz siedzicie sobie w domu, jest wam cieplutko przed telewizorami, komórkami czy tam monitorami i oglądacie sobie nasz odcinek i jest wam bardzo fajnie, a nam jest bardzo zimno. Live, idziemy. Dla nas jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po raz pierwszy testujemy naszą EWUCHTĘ, naszą nową, kochaną kamerę. Wy już widzieliście jakieś odcinki Parhaus TV nagrane tą cudowną kamerą. Chyba pierwszy odcinek nagrany tą kamerą, który wy zobaczycie, to będzie Fame MMA 5. Tak, to chyba będzie pierwszy odcinek. Jest to nasze wspólne dziecko, moje, Luizy oraz Janczara. Nie pytajcie, jak ono powstało, ale rodziców jest troje. Więc Ewuchna dołączyła do ekipy Parhaus TV. Jak ty się zapatrujesz na naszą nową kamerę? Super. Podoba ci się? No. A co ci się w niej najbardziej podoba? Uchwyt. Uchwyt. Hain to jest dzielnica miejscowości Eupen, w której co? No Luisa, strzelaj. W której będziemy spać. Będ, dokładnie. Śpimy w Eupen Hain, więc jakbyśmy poszli z buta, to 3/4 godziny do Hain. Ale my pojedziemy samochodem. A wiesz, ile to jest 3/4 godziny? Godzina bez 15 minut. No. Będ. W Niemczech zbieranie grzybów jest zakazane. Naprawdę? A skąd wiesz? No bo takie są przepisy. Ale gdzie je przeczytałeś? W gazecie. W jakiej gazecie? Niemieckiej. Łobawę! Łobawę! Ale fajnie! Jak będziemy żyli długo, to drzewo będzie rosło, to następnym razem będziemy musieli przyjechać z krakenem, żeby objąć całe drzewo. Tu możemy zobaczyć takie urocze altanki w parku, że Niemcy mogą sobie przyjść i biesiadować, rozmawiać różne tematy. Zobaczcie, jaki to jest porządek. Nic nie jest poniszczone, popalone, ławki nie są powyrywane. W Polsce takie urocze zagajniki, w których ludzie mogą kontemplować i spożywać jakieś alkohole, no to są dosyć bardziej zajechane. Niemcy, naprawdę Ordnung. Thank you.
niemieckiego na kurtce. Pokaż ci. Weź mu to ten, bo jest. Gdzie? No tchu. Jest, faktycznie. Taki brzydki. Weź, bo idzie do mózgu Marcina. Gdzie mu w stronę głowy to rzuca? Jakie jest auto idealne dla graczy? 7.6 DLC Mercedes. 7.6 od Fallouta, DLC od DLC, no i Mercedes, nie? Proszę Państwa, Luiza i wieści z kibla. 50 centów za skorzystanie z toalety. Udało się. Ogólnie toaleta, z tego co widać, jest czysta. Robaków żadnych tutaj nie mamy. Tutaj jest Piotr Janczar z Marcinem Sprusińskim. Luiza! No? My idziemy do samochodu. Nie! Otworzysz drzwi? My idziemy do samochodu. Do baterii i zostawić kurtkę. Płaszcz swój zostawić, czy bierzesz? Czapkę możesz zabrać, a płaszcz to ja wezmę. No z toaletą jest już gorzej. Pachnie tutaj trochę jak w kościele trochę tu pachnie. Tutaj mamy jedną kabinę, drugą otworzymy. Zamknięte, ponazamykane. Nie wiem, czy tam ktoś się wsadził, oglądam kamerę. Halo? Halo? Dobrze, nikogo nie ma. Zobaczcie, moi drodzy, jak tutaj krótko woda leci. To nawet ręki się nie zdąży opłukać. O, no jest dziwne, dziwne, dziwne. Ała! I męża nie ma. No cóż, mieliśmy się tutaj spotkać, więc mam nadzieję, że gdzieś go zaraz znajdę. Wyszłam z toalety dobre 10 minut temu. Chodzę dookoła tego okrąglaka i słuchajcie, chłopaków nie ma. I zaczynam się poważnie martwić, czy nic im się nie stało, no bo wiecie, no... obca ziemia, no i taka trochę lekko, no niebezpieczna, więc naprawdę martwię się o chłopaków. Mam nadzieję, że nic im się nie stało, no a jak nie, to za chwilę wyruszam do poszukiwania. Martwię się. Słuchajcie, właśnie widzę chłopaków, są, żyją, nic im się nie stało, jestem przeszczęśliwa. Za chwilę spotkam się z moim mężem, mam nadzieję, że stęsknił się za mną tak bardzo jak ja za nim. O, zobaczcie, idą, tylko muszę na nich wziąć, o. Przyciemnić ich, chyba to on. Mój! Siema. Żyjecie, martwiłam się o was. Super, bo ciebie też, chodź. Aha, okej. Okay. O! Proszę Państwa, kawałek baszty widać. Widzisz, o, Piotrek? Faktycznie jest trochę, no. No, kawałek jest. Nie pamiętam już teraz, w którym roku, ale w którymś roku jedna z baszt zawaliła się razem z kawałkiem skały i spadła gdzieś tutaj na dół. Na szczęście nikt nie zginął, ale no, takie wydarzenie miało tutaj miejsce. Ładnie, co? Bardzo. I teraz chłopaki będą marznąć, a ja sobie założę płaszczyk. Dokładnie. Jest to stawik zrobiony na rzece Goldbach. Rzeka Goldbach nazwę swoją ma od tego, że kiedyś stopy złota w Niemczech były bardzo wysoko i poleciały na łeb na szyję. Goldbach. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Piotrek właśnie zaliczył pierwszą wysiadkę. Szliśmy stamtąd w tą stronę i Piotrek nie zauważył tego murku tutaj. I tak przez ten murek przeleciał wraz z kamerą. No i teraz właśnie, proszę Państwa, nasza nowa kamera. Pierwsza część klejona klejem. Trzymaj tak. Byłem właśnie w sklepie, dowiedziałem się, że klej to jest Klober po niemiecku. Kleber, nie Klober? Kleber, o. I to jest alles Kleber, do wszystkiego. A jak chcecie do wszystkiego... To może być do niczego, to może być do niczego. Miejmy nadzieję, że będzie... I kurwa, naprawił się klip i nie ma tych ostatnich latek wyjebki. Nie? W sensie było, że musi naprawić klip, był wypadek. Tak? Tak, kliknąłem OK. I oglądaliśmy klip, ucina się kawałek wcześniej. Dotrzemy teraz w miejsce, w którym w tamtym roku.
Wracamy po krótkiej przerwie. Mieliśmy problemy techniczne. Piotr Janczar tak bardzo zapatrzył się na piękną górę Oybę, że nie zauważył tego pięknego murku. Luiza zademonstruje, jak to było. Bo ja szłam za Piotrem, dlatego ja wszystko widziałam. I Piotr zrobił tak, hop, i zrobił hop wtedy, aparat upadł na ziemię, a Piotr zrobił tak, hop. Na szczęście tylko jedna mała rzecz się ułamała, która nie pozbawiła nas możliwości nagrywania, ale bardzo fajnie, że pierwszego dnia zdjęciowego uszkodziliśmy naszą nową kamerę, a poprzedniej przez kilka lat nie uszkodziliśmy wcale. Gleby były, nie? Gleby były i tak dalej. Jednak no, to jest jednak klątwa. A to za te żarciki wszystkie niemieckie. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, żeby Piotrek mógł podsykać jakieś przebiteczki i wtedy podszedł do nas pan Kirk, z którym jesteśmy umówieni na jutro. Po prostu przejeżdżał samochodem, zobaczył kogoś z kamerą i domyślił się, że to my. I to jest pan, który jutro jest umówiony z nami o 8 rano na zwiedzanie zamku i latanie dronem. Jesteśmy tak znani, że nawet Niemcy nas rozpoznają. Patrzę, o, Parcha jest TV! Dokładnie. Feuer Geld Television. I pan Kirk powiedział, że skoro jutro ma padać, to on zaprasza nas jeszcze dzisiaj po godzinie 18. Zmienia nam to troszeczkę plany, które mieliśmy na dzisiaj, ale rzeczywiście, skoro jutro ma cały dzień lać, no to wypadałoby, żebyśmy jednak dzisiaj poszli na ten zamek. Udajemy się do samochodu i jedziemy do dzielnicy Hain. To jest 3 km stąd, więc naprawdę blisko. Spostrzeżenie mam takie, że w Niemczech nie ma młodych ludzi. Ten naród za kilkanaście lat wymrze po prostu, bo nie ma tu młodych ludzi. Nie widzieliśmy dzisiaj nikogo młodego, są sami bardzo starzy ludzie, pamiętający jeszcze czasy słusznie minione. Ale nie drążmy tego tematu. Jesteśmy już na miejscu i udało nam się już wrzucić bagaje do środka. Proszę Państwa, to Villa Tanek. Witam Was w naszym mansion. Znajdujemy się w sypialni mojej i Marcina. Ja będę spać tutaj. Takie całkiem wygodne łóżko po mojej stronie. Co teraz, pokażemy pokój Piotra, czy pokazać... Zwei Karabinen! Jakby nas Niemcy chcieli szturmować w nocy. Piotrek ma takie ekskluzywne szklane drzwi, więc Piotrek będzie słyszał wszystko, co my robimy tutaj. Takie mleczne drzwi. Piotrek ma dwa łóżka. Tutaj jest łóżko dolne. Nie wiem, czy tak czy taka Luiza... Dobra. Piotrek może spać po prostu raz na dole, raz na górze, jak woli. Może północy tu, północy tam. To bez... Chyba tak będę robić. Z Piotrka z pokoju przechodzi się do toalety Piotra, która, jak widzisz, była korzystana. Tutaj mamy ten, pokaż okno, znaczy lustro. Teraz zapraszam do mojego królestwa, czyli do kuchni. Tutaj zrobiłam herbatkę już w termosie, żebyśmy mieli ciepło do picia. Nasze zakupy z Polski, pomidory, cytryna, bo tego oczywiście nie ma za granicą, awokado. Tutaj mamy chleb, tutaj mamy lodówkę. Zrobiłam śledziki w oleju i w cebuli. O, wczoraj już kosztowaliśmy wieczorkiem. To było wyborne. No. Bardzo dużo okien, tutaj mamy ekskluzywny telewizor. Blaupunkta! Tutaj mamy takie kielichy, z którymi z Marcinem sobie z nich wino popijamy, się stukamy takimi, o. Proszę Państwa, no nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby siedzieć w domu, więc teraz się pakujemy i jedziemy na zamek, ale po drodze jeszcze zahaczymy o jedno bardzo fajne miejsce. Jak wiecie, jestem ogromnym miłośnikiem skoków narciarskich i uwielbiam odwiedzać skocznie narciarskie. Widzieliście jeden odcinek z Harachowa, jeden z moich ulubionych, pewnie jeden też z ulubionych waszych odcinków, bo Harachow naprawdę jest genialny. I jak tylko dowiedziałem się, że w Oybę również jest skocznia narciarska, to nie mogłem się powstrzymać i musiałem ją zobaczyć. I zobaczcie ją teraz wy. To jest właśnie ten cud techniki. Skocznia w miejscowości Oybę, wybudowana w 1926 roku. Ostatnie zawody odbyły się tutaj w 2006 roku z okazji 750-lecia Oybę, ale miały charakter symboliczny, a tak naprawdę od upadku komunizmu to ta skocznia tutaj niszczeje. Tutaj, proszę bardzo, tak wyglądało, tu pan leciał, skakał, lądował. Z ciekawostek to tutaj był igielit też nawet. Tu, proszę Państwa, możemy zobaczyć, że widać stąd pięknie zamek Oybę. Nie, Piotruś, widzisz? Elegancko. I tak, proszę Państwa, prezentuje się próg oraz tutaj cały zeskok. Jak widzimy, skocznia nie jest jakichś imponujących rozmiarów, no ale jak już się tutaj stanie, to już jest tak srogo, nie?
A tutaj, proszę Państwa, taki mały niemiecki kurwidołek, jak widzimy, możecie tutaj przyjechać na Lachę. Szkoda, że takie miejscówki jak ta, no, niszczą. I tutaj kolejny apel mój oczywiście tutaj do włodarzy Oybun, żeby zainwestowali w te pieniądze i nie tylko uratowali ją przed zawaleniem, tylko po prostu, żeby ona była, no, żeby tu można było przejechać na jakieś zawody, no. Zobaczcie, ile nart tutaj leży. Gdzie? No, tu. A, no rzeczywiście. Tutaj jest gniazdo, w którym przesiadywali trenerzy. Nie wiem, Luisa, czy to jest dobry pomysł. Też mogli na nartach zjeżdżać tamtąd, chyba. Piotrek, ty zostań na dole, bo z kamerą to tu się możesz, nie? Wykopytnąć, o. No. Trener też musiał mieć trochę formę, żeby wejść. A, okej. Okay. Powiem wam, kochani, że te deski tutaj pozostawiają wiele do życzenia. Piotrek, nie weszłeś! Bo mi powiedzieliście, że mam nie wchodzić, to ja bym weszedł. Sonne! Uważam, że to jest cud architektoniczny, że droga przebiega pod skocznią, nie? Więc jakby na czas zawodów ruch chyba był wstrzymywany, bo się nie wyobrażam, że tutaj mają co się zawody. A tu normalnie FedEx jakiś albo DHL. Jest godzina 16:50, więc mamy jeszcze ponad godzinę, żeby dojechać do zamku. Jak widzicie, no, zamek jest tam, więc nie ma sensu jechać tam teraz i czekać. Więc jestem za tym, żebyśmy się wrócili, weszli na łąkę tam na górę i z kamienia zobaczyli piękny widok na zamek. Ładujemy się. Po 2 minutkach jazdy dotarliśmy w to piękne miejsce. Lewo, prawo, jak widać, góry. Tam jest ta wieżyczka, którą Luisa widziała z daleka. Teraz widzimy ją z drugiej strony jakby. Ten dom, który tam widzimy, on już jest w Czechach. My teraz jesteśmy w Niemczech, ale granica niemiecko-czeska przechodzi dokładnie tutaj gdzieś za tymi kamieniami i ten dom już jest w Czechach. Powiem wam, że totalnie nie wiem, czym to jest spowodowane, ale ja na siłowni, na bieżni za każdym razem chodzę tak dość szybko pod górę, a tutaj nie mam totalnie siły wejść. Jestem załamana moją kondycją, bo naprawdę na siłce daję radę, a tutaj w terenie jest tragedia. Marcin już tutaj na górze siedzi. Ja, no, powiem wam, że widoki są przepiękne. Kochani, by tradycji stało się zadość, trzeba w jakiś sposób zaznaczyć bytność w takim pięknym miejscu. Może nie są to Alpy, ale do Alp jest naprawdę blisko. Od razu lepiej. Cieplej mi się zrobiło. Tak? No super. A nie było ci cały czas ciepło przypadkiem? Ale teraz jest mi cieplej na sercu. A wtedy było mi ciepło tak po prostu, bo się pociłem. Rozumiem. Zazdroszczyć trochę, wiesz? No ale widzisz, no ja przywiozłem nas tutaj tyle kilometrów. Zaplanowałem wszystko, nawet to, jak te chmury się układają. No. Jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, dlaczego taka brzydka pogoda jest w naszym kraju, to teraz możemy zauważyć to zjawisko. W Polsce widno słonecznie, a znad Niemiec nadciągają za tych gór. Wypuszczają te ciemne chmury, żeby u nas padało, żeby było zimno. I to jest, tam są jakieś takie maszyny. Możliwe, że ta wieża tam jest jednym z elementów tych narzędzi do wytwarzania burz, cyklonów i innych takich rzeczy, które Niemcy zsyłają na Polskę. Jeśli chodzi o schodzenie, to schodzi się dużo lepiej niż się wchodzi, ale powiem wam, że schodzenie z takiej góry to też nie jest jakaś super komfortowa rzecz, bo mimo wszystko trzeba schodzić pod kątem, o, można się wywrócić łatwo. Marcin kazał mi chodzić z rogiem na przykład. Chłopaki są tam w tym miejscu. O, mogę ich rogiem dotknąć. Ja cię nie przeskoczę. Ty z tą kamerą, Piotrek, nie skacz.
Do końca nie wiedziałem, czy się odważę. On mówi, chuj, skacze, najwyżej ją zabiję. No, tak wygląda kamera, która ma jeden dzień. O, no, kamera ma tydzień. Jakby ktoś chciał wejść z Piotkiem w jakąś współpracę. No, nie, może 3 lata nic nie zepsułem. To raz mogłem coś zepsuć, no. Parę razy nastrój tylko. Dotarliśmy już pod zamek, który znajduje się tam na górze, ale tutaj jeszcze zerkamy na dół. Coś tutaj widzę, że remontują chyba, takie schody widzę, że było zejście na dół. Tam gdzieś, jak się podąża, to tam gdzieś jest takie bardzo ładne jeziorko. I w sumie dobrze wiedzieć, że tędy się nie dojdzie. Znaczy, no w sumie byśmy przeszli pewnie, ale skoro zamknęli, to znaczy, że coś tam się wydarzyło. Tam jakieś wzorze, jakieś drzewa leżą, nie? Może tam się coś pozawalało, nie? No zamek niestety popada w ruinę od kilkusetleci, więc nie uświadczymy tu jakichś wielkich atrakcji jak na Wawelu. Ale... Kurwa, co to było? No... progi zwalniające kamerzystów w Polski. Nie wiem, co jest w tych wyjazdach polhajsowych za granicę, że zawsze idziemy pod górę. Przecież w tym kurwa nie ma nic przyjemnego. Mamy zwiedzanie zamku teraz i musimy to zrobić w miarę sprawnie, póki jest jeszcze widno. O! O, tutaj, proszę Państwa, jest dziedziniec tego niezwykłego zamku. Jak widzimy, ściany się już pozawalały. O, jak ładnie. No, jak byliśmy z Luzią tutaj 2 lata temu, to wszystko było za mgłą, nie? Widok jest niesamowity. Niestety, pada deszcz, jest mgła, jesteśmy w chmurach, ale miejsce jest niesamowite. No, co tu dużo mówić. Tam jest restauracja, w której jutro chciałbym zjeść obiad, nie? Tutaj był zamek. Tam za chwilę przejdziemy, tutaj to co widzimy, to jest klasztor, bo tutaj był zarówno klasztor, jak i zamek. O, ładna ta miejscowość, jest taka czysta, taka poukładana. Nie ma tutaj żadnych billboardów, reklam. Jak na kurort, to naprawdę u nas to by wyglądało zupełnie inaczej. U nas, no. Oscypki, bo 9,99, banery. Gorąca kawa, zimne napoje. Początki klasztoru oraz zamku sięgają aż XIII wieku. O historii tego zamku nie wiadomo jakoś bardzo wiele. W sumie na Wikipedii oraz innych stronach można wyczytać głównie na temat tego, kto tym zamkiem władał, kto komu go sprzedał, kto kogo kupił. I no nie będę Was tym zanudzał, bo to naprawdę nie jest ciekawe. Mogę tylko powiedzieć, że zamek powstał po to, żeby pilnować szlaku handlowego pomiędzy Czechami a Niemcami, który tutaj przez Góry Łużyckie prowadził. Jak jesteśmy tutaj, to mam dla Was jeszcze jedną ważną ciekawostkę. Zapraszam na Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi. Odetchnij tak, no. Jak, jest świeże powietrze? Bardzo. A wiesz, dlaczego w Niemczech jest świeże powietrze? Bo jesteśmy wysoko w górach. Nie, bo Niemcy nie otwierają okien. To tutaj, co widzimy, to jest klasztor. Też idealnie wkomponowany w ten cudowny piaskowiec. I za chwilę, jeżeli pamięć mnie nie myli, mam dobrą, ale krótką, wyłonimy się tutaj zza tego winkla i naszym oczom ukaże się cmentarz. Gdy byliśmy w Portugalii, pokazaliśmy Wam cmentarz. Gdy byliśmy w Walii, 2 cmentarze Wam pokazaliśmy. Więc jak przyjechaliśmy do Niemiec, też musimy pokazać Wam cmentarz. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. W takim pięknym, cudownym miejscu jest ten stary niemiecki cmentarz. Tak on się prezentuje. Tutaj jest dom pielgrzyma, swoista kawiarnia i jadalnia i ja jutro mam zamiar przyjść tutaj na solijankę. Solijanka to jest taka dosyć rosyjsko-ukraińska zupa, ale w Górach Łużyckich jest bardzo popularna.
Więc praktycznie w każdej restauracji można ją zamówić. I z tego co czytałem na TripAdvisorze, tutaj solijanka jest wyjątkowo dobra. Tutaj jakieś żłobienia, zdobienia, napisy, freski i inne takie, takie. Wszyscy, którzy mają blisko gdzieś do Bogatyni, do tej części Polski, to naprawdę polecam. Przyjedźcie sobie na jeden dzień do Oyben, pozwiedzać ten zamek, bo naprawdę jest kozacko. Nie wiem ile kosztuje bilet, bo Michał nam załatwił wejście za frola. Mamy już zapięte GoPro, widzicie Piotra Janczara, tu widzicie moją żonę, a my podążamy dalej, próbując okrążyć górę Oyben dookoła. Dosyć wąski przesmyk, uważaj, żebyś się nie sklinował. No nie jest to dla ludzi, którzy mają okrągłości lub jakieś takie zapędy klaustrofobiczne. Ja tak na styk. No ja ci powiem, że ze sprzętem to jest tak, o, obiektywy ledwo przeszły. Sądzę, że ta trasa to może jest dopiero zrobiona teraz, a kiedyś pewnie wyglądało to inaczej. Jacyś łucznicy tutaj gdzieś siedzieli i pilnowali, nie? Żeby się nikt nie zakradł, aczkolwiek sami widzieliście, że ta góra ma dosyć pionowe skały, więc sądzę, że ciężko byłoby się wspiąć gdzieś z cichacza, ale są tacy, co potrafią wejść po piorunochronie na drugie piętro, więc kurwa, wszystko jest możliwe. Ale tu jest ładnie, ja pierdykam. Ała. Przyjechaliśmy tutaj z Luizą 2 lata temu, padał deszcz, była straszna mgła, chodziliśmy tutaj dookoła i ja właśnie gdzieś w tym miejscu zacząłem myśleć, że kurwa, to jest tak ładnie, że warto byłoby tutaj kiedyś wrócić i nagrać trzeci odcinek. Pokazać ludziom tak zajebistą miejscówkę, która naprawdę jest zajebiście blisko od Polski. No Piotr, gdybyśmy jechali. No przecież w ogóle to jest moment, ja byłem w szoku, jak szybko żeśmy tu dojechali. I tamte wszystkie góry, które widzicie, one mają jakieś swoje nazwy. Tam są chyba Ostre Skały, tu jest chyba Półka Mnicha, czy coś takiego. I na te wszystkie tutaj skałki można wejść i tam są porobione tarasy takie widokowe, do których widać górę Oyben z drugiej strony. Jest dalej kurort Jonsdorf. Za czeską granicą dużo ciekawych rzeczy. Postaram się oczywiście pokazać wam jak najwięcej, ale nie wiadomo na ile nam też pozwoli, więc naprawdę w sumie 10 czy 15 km od polskiej granicy zajebista opcja. Można spać w Polsce, bo jak ktoś na przykład nie chce spać u Niemca i nie chce się dogadywać po niemiecku, to my spaliśmy pierwszy raz w domu zegarmistrza w Bogatyni, który nomen omen polecam. Zajebisty hotel i zajebista kuchnia. Zupa cebulowa tam była dobra, nie? I margarita. Bardzo fajne połączenie, nie? No, ale tak było. Według wszystkich poradników, które można znaleźć na Wikipedii oraz na oficjalnej stronie zamku, żeby wszystko zobaczyć, należy spacerować przez około 3 godziny. Obiekt nie wydaje się wielki, ale jak zacznie się łazić tymi tunelami, nagle się okazuje, że rzeczywiście jest gdzie połazić. Dobra. No, jakby się zarwał, to no samochodu szybko by było, nie? Za tym budynkiem z czerwonym dachem, białą ścianą jest murek imienia Piotra Janczara. To właśnie stamtąd nacieraliśmy, żeby przyjść tutaj, kiedy Piotrek się wykopyrtnął z kamerą. Tu na dole mamy kasy. Tu się trzeba schylić. O. I tutaj jest taka zajebista ściana. Zajebiste, co? Jasny gwint. No pół ściany wydrążyli, pół ściany wybudowali i mieli całą ścianę, nie? Kurwa, żebym ja chociaż tych rzeczy do przebitek nie brał. No ja też mam dużo w plecaku. Drona. 10 kilo zbędnej masy. Takie ekspresowe zwiedzanie przed zachodem słońca jest naprawdę męczące. Ja pierdolę, znowu schody. Nic. Chłopaki weszli tam na górę. Ja sobie postanowiłam, że dam spokój. Zmęczyła mnie ta podróż. Tutaj widoki są równie piękne. Mamy jakąś chatkę. Zobaczcie. Taka tajemnicza chatka. Ciężko, co? Ja też jestem tak zgrzany, ale nie mogę się rozebrać. Bo wiadomo, że zaraz będę chory. A dodatkowo tak, drona mam w plecaku. Dwa browary. I jakieś takie rzeczy. Naprawdę jest ciężko. Ale to nie jest to miejsce z krzyżem. Co z dołu było widać, nie? To pewnie jest gdzieś tam, ten krzyż. Tam już jest tylko taki mały paseczek światła, więc to jest możliwe, że 10 minut. Więc udajemy się szybko do katedry.
bo jutro rano jak przyjdziemy, to zaczniemy tak naprawdę od drona, a potem Piotrek zacznie robić przebitki, a my z Luizą może jeszcze pochodzimy z GoPro, z aparatem, może jeszcze coś wykminimy ciekawego tutaj, bo wszystko zależy od tego, co tu się jutro wydarzy z pogodą. Piotrek, cieszy się, że znowu schody? Tak, bardzo się cieszę. Fajnie, że teraz przynajmniej były w dół przez chwilę. Ja pierdolę. Jest mi tak gorąco, że to jest po prostu kino. Widok na tą kaplicę z góry. I tutaj bardzo często odbywają się koncerty. Różne skrzypaty na instrumentach. Jak widzimy, klasztor jest dużo lepiej zachowany niż zamek. Tutaj idealnie można zobaczyć, jak skała piaskowa się kończy. Jest tutaj wyciosany taki, nie, filar jakby. I na tym dopiero już z kamieni jest wymurowana reszta tej pięknej katedry. No jest to naprawdę architektoniczny majstersztyk. No i niestety nie zachowało się żadne zdjęcie z tamtych czasów i nikt z nas nie wie, jak ono wyglądało w latach świetności. To jest niesamowita sprawa, nie? Tu jest nieźle, Piotruś, nie? Tutaj nie da się nie przeziębić, takie mam wrażenie przy tym naszym spoceniu. No, wracamy. Tak, nie ma co ryzykować przeziębienia. Ja jestem tak mokry, że tylko mydło wpłynie i mogę się umyć. To jest ekstremalnie szybkie zwiedzanie zamku Eubin, że tak powiem, zdążyć przed zmierzchem. Jakby jakieś potwory się wyłaniały po zmroku, nie? Zombie czy coś. No kurwa. Sosna, zajebista sosna, nie? Zobacz. Come on. A tak się prezentuje kaplica. No z XIII wieku, no to co najmniej 700 lat, nie? No moja żona tutaj ćwiczy, robi jakieś fajne ujęcia. Głównie nam, co jest bardzo miłe. Więc pokrótce tak prezentuje się zamek Eubin. Było to zwiedzanie ekstremalne, szybkie. Można powiedzieć, że praktycznie sprintem. Wracamy do naszego domku, żeby pozgrywać rzeczy z dzisiaj i przygotować się na jutro. Będziemy pić piwko? Będziemy pić piwko i będziemy jeść spaghetti, jak marzona zrobi. Idziemy. O, jak tu wieje! No a jak byliśmy na górze, wiesz, jak tam wiało? Nie wiem, jak tam wiało, bo mnie tam nie było. Mogę się jedynie domyślać z tego, co mówisz. I te wszystkie tutaj żłobienia, nie? To wszystko to jest woda, światło, mróz, wiatr. Po prostu dziesiątki tysięcy lat żłobienia. Niesamowite. Nie, no na filmach to takie jest bum, bum. Teraz ja podłożę dźwięk w komputerze. Widzisz, jakie ładne? To jest chwila prawdy. A z tej strony byśmy nie otworzyli. No nie. Ale właśnie, poczekajcie, zostańcie tutaj. No. Luiza i jej pomysły. Czego pani se życzy? Ja bym chciała wejść na zamek do męża. Super. A teraz wsiadamy do fury i jedziemy na hausę. Zapraszamy was na śniadanie z Palhais TV. W programie jajecznica z boczkiem. Byłaby jeszcze z cebulą, ale Piotr cebuli nie lubi. Jak można być Polakiem i nie lubić cebuli? Może ty nie jesteś Polakiem? Może tak być. To jest godzina 7:10. Jemy śniadanie i jedziemy na zamek. Nie ma nic przyjemniejszego o poranku, jak kilka schodków. Jesteśmy już na zamku. Znowu nie ma zwiedzających, bo dopiero o godzinie 9 otwierają. Straszne się... jest to podejście, okropne. No. To jest najgorsze. Bardzo wysoki kąt jest tutaj. GoPro tego nie widać, ale... Co ci się dzieje, żona? Pomyślę, że jeszcze godzinę temu byliśmy w łóżkach. To chyba ty. Nie byliśmy? Ja robiłam miesznicę. Godzinę temu? O. O 7? Już? No. No tak, wstaliśmy o 6, to 2 godziny temu. Wróć. Pomyśleć, że 2 godziny temu byliśmy w łóżkach. To prawda. Właśnie odpaliłem Facebooka i wszedłem we wspomnienia. I proszę państwa, zobaczcie. Dokładnie rok temu byliśmy w Palhais. W Portugalii.
i byliśmy 2 lata temu na tym słynnym wodospadzie z klipu Sowy Wodospady. Piotruś tutaj lata dronem, tylko nie rozbił. No. Tutaj możemy zobaczyć, jak bardzo jest wysoko. Piotrka słychać, ale go nie widać. O, już go widać. Tam Piotrula sobie leci. Nagrywa, ale nawet go nie znosi jakoś bardzo, więc chyba jednak tak strasznie nie wieje. No i dzisiaj mam nadzieję, że zjem tutaj soliankę. A skąd ty w ogóle wiesz, że tutaj jest solianka? Z TripAdvisora. TripAdvisor to może być twoja reklama. 11.30 otwierają. Ja nigdy nie jadłem solianki, więc bardzo chętnie bym się podjął tego wyzwania i spróbował. Zobaczcie tutaj. Tam. Żytawa, po niemiecku Zitau. A tu Luisa, po niemiecku Luisen. A tutaj Marcin, po niemiecku Martin. Postanowiliśmy z Luizą zrobić kolejną rundkę dookoła zamku. Ja tak średnio chciałem, ale Luisa mówi: Marcin, Marcin, chodź, chodź, przejdźmy się jeszcze raz, to jest tak fajnie. Mówię: no nie, no jak mogę odmówić mojej małżonce? Mówię: dobra. Cudownego mam męża, co? Idziemy. Oj Marcin, czekaj, to tak. O! No zobaczcie. Tutaj jest taka właśnie bardziej. O. Marcin zdobył szczyt i chodzi. Za chwilę nas powinną za to. Można powiedzieć, że tak to wyglądało, zanim z Afryki dotarli tutaj pierwsi ludzie i zaczęli się osiedlać w Europie. No to wyobraźcie sobie, jak tutaj nie było ludzi, jak to musiało być pięknie. W ogóle jakiś świat był piękny, jak nas nie było, nie? Zatoczyliśmy właśnie koło. Tutaj jest kasa biletowa. Tutaj jest to strome podejście na zamek. Długo nam to nie zajęło, jakieś pół godzinki przeszliśmy całość. Powiem wam, że jakby się nie schyliło, to bym... O, moja głowa. Somnę! Zobacz Marcin, ten konar wygląda jak facet. Tutaj sobie siedzi, tutaj ma nogi, a tutaj mu jajca wiszą. Tylko jakby jest przecięty w pół. No przecięty w pół. Schody to jest taka rzecz, która jest w stanie ostudzić największy entuzjazm. I do góry, i do dołu. I do góry, i do dołu. I tak cały czas. Bluza z Diversa. Kurtka z Diversa. Spodnie z Diversa. Wszystko co mam na sobie to Divers, buty oczywiście nie, no bo takich męskich nie ma, to są Timberlandy z Distensa. Jedyne co jakby mam niesponsorowane to stringi z Pepco. Zapraszam pod krzyż. Kreuz po niemiecku. Ha! No, ma się tę wiedzę lingwistyczną. To jest ten piękny krzyż. Luisa! Luisa! Jezu, głupi jesteś. Schodzimy schodami w dół po to, żeby tamtymi schodami leć do góry. No. O nie, tak to jest. Tylko mi nie powiedziałeś, że to jest mokre. No trzeba się domyśleć. Małe dzidzi, mokra rękawicka. Tata, mokre ręce. Ten, kto wymyślił schody, to naprawdę powinien dostać jakiegoś antynobla. Jesień to jest moja ulubiona pora roku. Uwielbiam zapach gnijących liści, zapach grzybów, przebarwiające się liście. No naprawdę, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, jaki tu jest widoczek. No. Zajebiście. Żona! Wife! Frau! Sonne! A teraz wchodzimy już po ostatnich schodach na sam szczyt. Jak widzimy, tutaj jest Alteste Befestigung, co po niemiecku znaczy najstarsza fortyfikacja. I to jest pierwsze miejsce, w którym na górze Oyben wybudowano jakąś właśnie fortyfikację, żeby pilnować traktu handlowego między Czechami a Niemcami, który tutaj w Oyben przebiegał. I tutaj była pierwsza strażnica. I od tego miejsca zaczęto powoli, powoli, powoli się rozbudowywać. Wybrali to miejsce zapewne dlatego, że tutaj jest po prostu najwyżej. Pewnie wtedy, kiedy miało być bezpiecznie, a nie malowniczo, to
wycięto tutaj wszystkie drzewa i pewnie była jeszcze jakaś wieża, na której cały czas ktoś obserwował i pilnował, czy jacyś zbójowie nie zakradają się na kupców i nie chcą na nich napaść. Na kupców? Zamek otwarty jest od 45 minut i ja jeszcze nie widziałem ani jednego odwiedzającego, więc naprawdę, jeżeli zamek Oyben, to w październiku i od rana, nie? Dotarliśmy w końcu w to miejsce, do którego Luiza cały czas chciała przyjść, czyli to, gdzie się wrzuca kasę. Luiza zawsze lubi takie miejsca, bo to ja wrzucam kasę. No wiadomo, przecież nie moje pieniążki. Teraz moja żona wrzuca 50 groszy z Polski. Jee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 
Jesteśmy w kaplicy. Słuchaj, skąd śpiew? A to gdzie ma? Teraz wraz z Luizą wejdziemy tym wejściem i spróbujemy się dostać na samą górę tam, na basztę. Masakra. Co? Pomimo wszystko. Idziemy teraz z Luizą zobaczyć, czy w tej restauracji w ogóle zanosi się na to, że będzie otwarta. Bo powinni... Mają alkohol. Dokładnie. Powinni otworzyć za 11 minut. Jak widzimy na załączonym obrazku, ma się na otwarcie, bo panie się uwijają i noszą różne rzeczy. Mówiłem ci, że tutaj są dostawy przez to. Pani stąd bierze te, a żeby to się wzięło tu, rzeczywiście. Czyli naprawdę tędy jest dostawa. Jakbyśmy przyszli 5 minut, 10 minut wcześniej, to byśmy zobaczyli. No i za miała rację. Zanim jednak pójdziemy na piwko, to przecież... Marcin, znalazłam grup Johannesa Kupec. Gdzie? Tam. Tu. I Margaret Kupec. Nagle znikąd zaczęło strasznie wiać, było się ciemno, żyje coraz mocniej. Zobaczcie, jak liście lecą z drzew. I to jest chyba najlepszy moment i to jest taki sygnał, żeby pójść na piwko po prostu. Tak, Marcin, zróbmy to. To wiesz, czym się różni krowa niemiecka od niemieckiej kobiety? Tym, że krowa ma więcej cytków? Nie, kolczykami. Aha. Jesteśmy w środku. Restauracja wygląda dokładnie tak. I tutaj mamy menu, żona oraz ja. Ej, fajnie tutaj. I musimy, no bardzo fajnie. I w ogóle zajebiste widoki w oknach, nie? Fajnie, nie? Bardzo mi się to podoba. No i co? Piotr Jacza. No, Piotr jest tam. Dobrze, że przyszliśmy wcześniej, bo teraz się totalnie rozpadało, leje okropnie. No jak widzicie, restauracja się zapełnia, no bo jak pada, no to co będziemy z sobą zrobić. Tak i teraz... Zobacz, jak tu w ogóle z rynny leci. Widzisz, Marcin? Niesamowite. Może oni specjalnie tak robią, że jak już otworzą restaurację, to odpalają dysz i ludzie to przychodzą i kupują. No w sumie może tak być. Jak byliśmy 2 lata temu, to też tak trochę było deszczowo, nie? Jest i Piotr Janczar. Dzwoniłem do ciebie, SMS-y pisałem. Ja czy żyjesz? A mógł robić kontaktycznie, nie z SMS-y. No. Że pójść po ciebie z etui, nie? Ja sobie wyciągnąłem puderą z tego, z torby. Gdzie cię złapał deszcz taki? Wiesz, na tej takiej wąziutkiej kładce, no, z widokiem na Ojbę. Także tam nawet nie padało za bardzo, tylko właśnie jak zaczął zacinać, mówię, oha, to zacząłem cię pakować, bo zaraz będzie problem z powrotem. Przyszła już solianka.
którą zawsze chciałem spróbować, ale nie spodziewałem się, że w środku będzie cytryna oraz bita śmietana. Aż trochę zawarował obiektyw. Ja mówię, cytryna nie jest dziwne w foliance, ale bita śmietana... Tak... To jest naprawdę bita śmietana, ja myślałam, że to no, będzie coś innego. Tak sobie żartuję, że to jest bita śmietana. I ona jest jeszcze cytrynowa od tej cytryny. No powiem wam, że grubo. Ale na TripAdvisorze ludzie piszą, że to jest najlepsza solianka, tak? Dobra. A smakuje trochę jak leczo. No. Moja babcia robi leczo. Tak? Twoja babcia robi soliankę? To co my tu robimy? Zmienił się w ogóle kierunek wiatru, od wczoraj wiało cały czas z tamtej strony w tą, czyli jakby z Niemiec na Polskę, a teraz wieje od nas i jakieś takie chyba moskiewskie powietrze przywiało, bo jest dużo zimniej niż o 6 rano. No i straszna mgła. Idziemy zatem zrobić jeszcze jedną rundkę dookoła całej góry. Ale ja teraz wymyśliłam super patent, bo będziemy szli w drugą stronę. Już pod 3 razy szliśmy w tamtą stronę, a teraz sobie pójdziemy w drugą stronę, żeby coś się innego działo. Tak. I na pewno zobaczymy ten obiekt z drugiej strony i no zobaczymy coś jeszcze ciekawszego. Ciekawe, gdzie znajdziemy Piotra? Mamy brak kontaktu z Janczarem od 1,5 godziny. Na pewno gdzieś jest. Na pewno jest mu zimno. Na pewno nagrywa dla was przebitki. No, jest to duży obiekt, więc i dużo tutaj jest widoczków, więc w sumie wyjdzie na to, że chyba dzisiaj zrobimy tylko to. Ale Piotr nie jest jedyną osobą, która robi dla was przebitki, dlatego teraz zapraszam was na przebitki Luizy. Jak montażysta, tak. Jest, proszę Państwa, dramat. Trzeba przejść przez kałużę. Dobra, ja się przeniosę, poczekaj. Oła, moja noga, udało się. No. Mężu, to mój wybawca. Jeszcze mnie ubrudził tutaj o nogę. Możesz być brudna czy mokra? Wolę być mokra. Mąż! Idziesz też? Nie wiem, a powinna? No ja wejdę i ci powiem, czy jest sens, dobra? To ja poprzebitkuję w tym czasie. Nagrywaj mnie, czy nie spadam? Jak spadnę, to to pokażcie. Kochani, uważaj na siebie. Dobra, uważam. O, misia jest tam, o. To jest skrót, wiesz? Tutaj jest kolejna drabina. I to jest skrót na górę, tam gdzie jest to najwyższy punkt. Marcinek, schodź, bo mi zaraz bateria padnie i nie będzie widać twojego tego upadku. Nie będzie upadku YouTube'a. Nie chcę, ale że no na wszelki wypadek. Ale jak już, to żeby się nagrało. No. No bo Piotrek na przykład upadł i się skasowało, nie? To przyciskanie się jest mega. Co Marcinek? No, świetne. Nie, to jest bardziej taka metafora na rodzin. Czuję się jakbym po raz drugi przychodził na świat. Z tego co słyszę, to Tyrolka właśnie wraca. I idziemy zobaczyć jak to wygląda. Proszę. Co tutaj? Browary! Nie no. No browary lecą w tych. Wina to są chyba. Niesamowite. Postaramy się pójść dzisiaj na dół, tam, o, żeby zobaczyć miejsce, w którym zaczyna się ten wyciąg, którym państwo
wciągają piwa, które potem pielgrzymi mogą zakupić. Jest i piwa w pijanczach. Widać go tam. Chodzi dumnie z góry, na dół. Kroczy w deszczu i oparach palhajsowego absurdu. Proszę Państwa, schodzimy już z zamku na dół. Piotrek już zakończył swoje przebitkowanie. Oczywiście mógłby robić to jeszcze kilka godzin. Jak zawsze. Ale no, trzeba ruszać dalej. Jest godzina 16, więc jeszcze z 2 godziny tylko będzie widno. Niestety ze smutkiem, ale opuszczamy już zamek. Jesteśmy już z drugiej strony zamku. Mieliśmy już jechać do Żytawy na zakupy, ale Luiza mówi nie. Ja chcę się dowiedzieć, skąd rusza Tyrolka. No bo nie po to jechaliśmy tyle kilometrów, żeby takie ważne punkty podróży omijać. No, no i jak najbardziej. W to mi graj. O, proszę Państwa. Sowa. Stąd pochodzi sowa. O. Ale jaki wartki strumień tu płynie, nie? I proszę Państwa, tutaj sądzę, że z tamtej strony przyjeżdża samochód dostawczy, parkują go tutaj, wchodzą dokładnie po tych schodach i tu z restauracji przyjeżdża wózek. Tutaj ładują produkty i wózek wraca na górę. Niesamowite. Niesamowite to jest, no? Zajebiste. O, daleko. No, daleko. Ale ładnie tutaj jest. Bardzo. Dobra, kochani, chodźmy teraz dalej. Tak, jeszcze chwilę? No dobra.
fajnie, tutaj zobacz. Możemy czekać, aż będzie jakaś dostawa. Może uda się browary z jakiejś zawinąć, nie? Tak, w ogóle tam skitrany taki, wiesz, na świerku. Dobra, ja czarbujaj! I wie, ja tak, op, jest, są dwa! A teraz idziemy tą piękną ścieżką u dołu góry Oiben, bo najprawdopodobniej, jeżeli będziemy nią podążać, dojdziemy do takiego stawiku, który widzieliśmy gdzieś tam z góry. Bitte, einmalinen, Piotrek. Danke schön. Ale takie jakieś niemieckie w smaku. Tak, psiary. Psiary. Niedobre. Przeskoczysz przez strumek? Aha. Bez rozpędu, bez rozpędu. Trzymaj telefon i kluczyki. Luiza. Luiza. W lesie w Niemczech tak przeskoczyłam przez rzeczkę, że wszyscy krzyczeli Luiza, Luiza. I tak zostało. No, skaczesz. A bez rozpędu? Nie, może z rozpędem. Brawo. Moje energii. Marki trasę. Lekkim dytkiem. Uważaj, daleko Piotrek. Jeszcze? Nie, tu zaraz za rogiem. Tam za tymi drzewami mieszkają bobry. No i proszę Państwa, zobaczcie. Ładnie. Przepiękny ten stawik jest. Tutaj Piotrek mógł zrobić przebiteczkę. No, tylko nie mamy statywu. Ale nie zrobiłby przebitki, żeby było widać dół i górę. No jak? Pionie. Ale przepięknie tu jest, naprawdę. No. Dawno tak ładnego jeziora nie widziałam. A tam jest restauracja, w której byliśmy dzisiaj. Aha. Weź mi, Jacza, zrób przebitkę tego, co tutaj jest napisane. Ja sobie to zatrzymam, przetłumaczę, o co tu chodzi. Nordwand to pewnie będzie jakiś północny las, nie? Czekaj, ja ci to przetłumaczę. Ściana północna Oibyna. Zachowany ma być bogaty w struktury zespół z popękanych skał z niezabudowanego potoku w górach średniej wysokości lasu sosnowego z suchymi miejscami jako cenna przestrzeń życiowa dla licznych gatunków zwierząt i roślin. Jaki ty kurwa bystry jesteś w tym niemieckim. Trzeba było wcześniej mówić. A. O, i ten kamień, jaki zimny, pojedzie z nami do Polski i będzie towarzyszył innym zdobycznym kamieniom w moim ogrodzie. Pozwolicie, że go tutaj odłożę. Żona! Bycie odkrywcą jest zajebiste. No. Ej, dlaczego kamień tu położyłeś? Bo jak będziemy wracać, tego zabiorę, po co mi go nosić tutaj nazad? Może położmy go na środku. Nie, no nie brudź mi go w piachu. Nie brudź mi go w piachu. Może obok patyka. O. Marcin, trzeba myśleć głową. A nie dupą. Bez. Właśnie w takim lesie powinniśmy nakręcić trzeci film, nie? Przeprawa z bonusem i z Body Christem. Film się nazywałby Ostatnie tchnienie. Tutaj jest szlaban, ale nie wolno wchodzić. Durchgang verboten. Tak jestem. I co mi zrobicie? I tutaj, tak jak mówiłem, zobaczcie, tam leżą obalone drzewa. Widzisz, Piotrek? Tam drzewo jakieś leży, nie? I pewnie była jakaś wichura, tu drzewa pospadały i dopóki tego nie oczyszczą, no to nie wolno tutaj wchodzić. No, jakie życzenie pomyślę? Żeby Marcin był zawsze grzeczny. A to kupa jest? Piotr? Nie, tak, nie. No kupa. Tak. I to jakiego zwierzęcia. Miękka, niedawna. Trochę śmierdzi. Śmierdzi? Bo ty tam bliżej jesteś. O. Co jadło? Chcesz wziąć dla Marcina trochę? Plus 10 do obrony. Zobaczysz, jak to się ulało z dupy. Idziemy, kochanie. O kur... Machnęłam tym przed twarzą sobie. Ho, ho, ho. A tam jest zakaz mówienia.
Ale widzę, że tutaj jest ten zakaz mało tak respektowany. Piotr, chodź. Uważaj na grzyba. Gdzie? Za twoją lewą stopą jest biały grzyb. Zobacz, Piotr, jakie to papieżaki. Ile tu jest papieżaków? O matko. Zakaz ludzi i papieżaki. Nie, no bo tak, bo to jest zakaz ludzi. I te osoby, które zostawiają tyle śmieci w lesie, to nie są ludzie, tylko to są świnie, moi drodzy. Dziękuję. Jak raz w lesie, to liściami się wyciągnie. Dokładnie. Kochani, właśnie wracamy do samochodu. Za Tyrolką była taka wieżyczka w lewo. Więc za chwilę, jak tam dojdziemy, skręcimy w lewo, zobaczymy, co tam się dzieje w tej wieżyczce. I oto właśnie ona. Ona jest jeszcze ze złotą kulą na czubku. Lądka, ona miga w nocy, jak samoloty lecą, żeby się nie rozbiły o nią. I to jest studnia głębinowa. Tam jest napisane Trinkwasser, Schutt, coś tam. To jest studnia głębinowa. I więc prawdopodobnie w tym miejscu, rzeczywiście jest to w dołku, tu się wszystko spływa. I stąd pewnie pobierają wodę pitną do Eubin. Możemy wracać. A teraz czas na niemiecką suchą strefę. Dziadku, jak nazywa się ten Niemiec, który ciągle chowa mi okulary? Alzheimer. Rozjebane. A to nie dziadek powinien zapytać? Może, chyba tak, no, ale wiadomo o co chodzi, nie? Proszę Państwa, jesteśmy już w Żytawie, pod Lidlem, gdzie ładujemy się za chwilę i robimy zakupy. I tutaj taka jedna ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać. Tego jeszcze nie ma w Polsce, ale już niedługo w każdym Lidlu. Zobaczcie, Lidl połączony jest z kasynem. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Tu możemy kupić sobie kiełbasę, inne takie fajne rzeczy, a potem pójść jeszcze resztę przepuścić w kasynie. Moja żona już na mnie oczekuje, ładujemy się do środka, a Piotr zostaje w samochodzie. Wyszliśmy z Lidla, wydaliśmy 34 euro. Mamy całą torbę zakupów. I najważniejsze, mamy parówki w zalewie. Tylko po to tu przyjechałem. Szanowni widzowie, kochani moi. Pojechaliśmy do Lidla po to, żeby zakupić jakieś fajne rzeczy i między innymi właśnie to jest to, o czym marzyłem od jakiegoś czasu, czyli marynowane parówki Dulano. Skoro to jest dla ludzi, innego smaku się spodziewałem. To smakuje jak kiełbasy, a nie jak parówki. Dokładnie. Jest naprawdę dobre. Ja myślałem, że to jakaś chujnia, a tu kurwa zajebiste jest. Polecamy? 80% mięsa. No kurwa. Dies kunte irreverbung sein. Się maluję. Dziś jest trzeci dzień naszej niemieckiej przygody. Jest godzina 8 rano i idę teraz po chlebek. Ciepły chlebek, który zamówiłem tutaj u właścicieli i powinien już tutaj w skrzynce na mnie czekać. Tutaj jest skrzyneczka. Otwieramy. O! Anthold, tak się nazywa nasz pokoik. Wracamy już do domku. Deszcz pada troszeczkę mocniej niż jak szedłem w tamtą stronę. Dzisiaj mamy plan minimum oraz plan maksimum. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić plan maksimum, więc pogoda. To już od Ciebie w zależności. Jemy śniadanko, ubieramy się i jedziemy naprawdę blisko, bo Karlstein, które będziemy Wam za chwilę pokazywać, jest stąd chyba kilometr albo półtora, więc naprawdę niedaleko. Tymczasem skupmy się na śniadanku i widzimy się już w lesie. A bułeczki pyszne. Tak? Mówi się, że telewizja kłamie, ale Palhais TV nie kłamie. Mówiłem, że po śniadaniu zobaczymy się w lesie i widzimy się w lesie. Mamy parę metrów do przejścia i dotrzemy do Karlstein. Po polsku oznacza to skalne kielichy i są to takie dosyć osobliwe skałki zrobione z kredowego piaskowca. Ubrałem się dzisiaj troszeczkę lżej i jak na razie jest mi zimno. No, mi jest tak dzisiaj wyjątkowo zimno w kolana. No ciekawe dlaczego. No, w oddali widać już skały, które przypominają grzyby, niektórym kojarzą się z maczugami. Niestety robotnicy tutaj budują parking, żeby było bliżej troszeczkę dla turystów i psuje to troszeczkę cały efekt, bo widać w tle koparkę, jakąś rurę. Są to jedne z najbardziej znanych skał wspinaczkowych w górach żytawskich. Jeżeli dobrze pamiętam, to tu są trzy takie grzybki. Sonne!
łobabę. O, ta na przykład tutaj pękła na pół, nie? O, może piorun czosnął. Tutaj trochę wygląda jak przedziałek w żołędziu. Nie? Tak. Tu jest właśnie napisane, ja tak szybko bardzo potrafię tłumaczyć. W 1785 lokalni drwale wspięli się na górę i przymocowali tam tabliczkę z własnymi imionami i nazwiskami jako taki, no flagę zostawili po prostu, tak? Że to byli drwale, to zostawili deskę. Ale ta deska niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwała, ale musiało im się nudzić. Ale w 1785 już byli jacyś amatorzy wspinaczek. Ja uważam, że żeby się wspinać bez zabezpieczenia są tacy, to trzeba mieć jaja. Tak samo wielkie jak ci, którzy wchodzą do takich jaskiń, których jeszcze nikt nigdy nie był i robią nowe mapy, nie? To, no, to trzeba być wariatem. Jakby ktoś tu kazał wejść bez linki, ty, no Janczar. Są tacy. A tu możemy zobaczyć niemiecką koparkę i spycharko-ładowarkę. I proszę bardzo, 9:30, a Niemca jeszcze nie ma w robocie. Samo się zrobi. No zobaczcie, z tej strony to pęknięcie też jest, nie? O, cała fajne. Pękła się oddzieliła, nie? Nieźle. To wygląda jakby się zawaliło, nie? Tak. Całe te góry zbudowane są z takich skał, no ale jak one są zasypane piaskiem, to ich nie widać. Jakbyśmy usunęli całą ziemię, wycięli wszystkie drzewa, to pewnie wszystko, co jest pod ziemią, wygląda w ten sam sposób. Idealnie na ciebie. Fajnie tutaj. Tak? Chodź. No śmierdzisz alkoholem, Marcinie. Niemożliwe. Niemożliwe. Niestety, w tym momencie kończymy naszą wizytę w Karlstein i udajemy się dalej. A w czasie, w którym my będziemy udawać się dalej, wy będziecie mogli zobaczyć przebitki Piotra Janczara. Proszę Państwa, jesteśmy jakieś 4-5 km od Eupen. Znów jesteśmy w lesie, podążamy tą ścieżką, żeby dotrzeć do ruin zamku Karlsfried. Jest to zamek, który wybudowany został w 1357 roku. Potem tak samo jak z zamkiem w Eupen, właścicieli było wielu i
kilkaset lat temu zamek jakby upadł. I od tamtego czasu popada w ruinę. Byłem tam z Luizą 2 lata temu, no ale niewiele tam tego zamku było. Mam nadzieję, że po upływie 2 lat nadal tam jeszcze coś można zobaczyć. Chodźmy zobaczyć, co to jest. W 2007 roku został postawiony i to jest wszystko, co wiem na ten temat. Uczyłem się niemieckiego w liceum. Byłem w klasie turystyczno-germanistycznej, ale nie dałem się zgermanić, nic nie potrafię powiedzieć. I cała moja klasa zdawała maturę po niemiecku, a ja i chyba jeszcze te 2 osoby, żeśmy się wyłamali i zdawaliśmy maturę z angielskiego, nie? Trafiłem do tej klasy przez przypadek. Zdawałem chyba do społeczno-europejskiej, jeżeli pamiętam, ale kiepsko poszła mi matma. Nie jestem matematykiem, nigdy nie byłem i nie będę. I brakło mi tam ileś punktów i dostałem się do liceum, ale niestety nie dostałem się do wymarzonej klasy. Liceum to był najlepszy okres w moim życiu. W ogóle nie wagarowałem, bo tak było fajnie w szkole. Chodziłem i były non-stop jajca. Tutaj jest podejście na zamek Karlsfried. Piotrek, tutaj musisz uważać. Wiem, że wrodzona chęć do nagrywania tobą targa, ale tu jest naprawdę niebezpiecznie. Bo kamienie są śliskie. Dzięki, Louis. O, kurwa. No. Czunkaj. Dziękuję. Stoisz, stoisz? Gdzie idziemy dalej? No, na samą górę, no to zdobywamy Karlsfried. Jeżeli dobrze pamiętam historię tego zamku, to podczas rozbudowy Żytawy część kamieni stąd zabrano właśnie, żeby używać jako budulca, więc to nie jest tak, że on się tutaj zawalił, tylko większość tych murów została po prostu rozkradziona. Jesteśmy na szczycie, ale musimy zrobić cięcie i założyć pokrowiec na kamerę. Założyliśmy pokrowiec na kamerę. Deszcz troszeczkę zelżał, ale co chwilę popaduje. Wychodzi słońce, popaduje, wychodzi słońce, więc musimy być zabezpieczeni. Sprzęt jest najważniejszy. Niewiele elementów tego zamku się stało, ale możemy zobaczyć na przykład tutaj, o, było drzewo, przewróciło się i pień tak se wisi, nie? Fajne. No, fajne, ale kajne podchodzę. Dobra, teraz bardzo ostrożnie, proszę Państwa. Tutaj, o, bo jak się ktoś sunie, to na sam dół. Tutaj zamek się kończył, tam już jest dziura. Ała, Marcin! Tutaj była wieża i stąd mogli widzieć nacierającego wroga. Jestem przekonany o tym, że w 1357 roku go budowano, to tutaj drzew nie było. Naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeden mały błąd. I kto zmontuje odcinek? Ja wejdę na wieżę, to jest najwyższy punkt Karlsfried. Najtrudniejszy moment już jest pokonany. O! O! Proszę Państwa, jestem na szczycie Karlsfried. Specjalnie dla Was, dla widzów Palhajs TV. Wówunio, na najwyższym szczycie Karlsfried. Uwaga, schodzę. Dokładnie tak. To się kameruje, rozumiem, tak? Jakby co? No właśnie. Bo przybijam się, jak zginę i będzie się nagrywało gdziekolwiek, nie mówię, że dzisiaj, to macie to pokazać. Będziemy, kurwa, mieli pierwszy numer na czasie. Tak będzie. Raz w życiu pierwszy. Najwyżej byłem 7. Proszę Państwa, telemark. Idealny. Tak to się prezentuje. Bardzo ładne miejsce. Zaledwie 5 km od Oyben. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie, do czego Was oczywiście zachęcam, to poza zamkiem Oyben, poza Kelstein, to warto przyjechać do Karlsfried i wspiąć się tutaj na te górki i zobaczyć. Naprawdę widok jest niezwykły. A teraz zapraszam Was wszystkich na małą serię przebitek Piotra Janczara z Karlsfried.
tak prezentują się ruiny zamku Karlsfried, na których byliśmy przed chwilą. Ale oczywiście jesteśmy tutaj cały czas na granicy Niemiec, Polski i Czech. Bardzo blisko jest do Polski i bardzo blisko jest do Czech. Więc teraz postanowiliśmy, że pojedziemy 12 km w tamtą stronę i zawitamy do naszych braci południowych, czyli do Czech, ponieważ tam też są bardzo fajne rzeczy. Zapraszam. Jechaliśmy do Czech, ale daleko nie ujechaliśmy, ponieważ zauważyliśmy tam takie gigantyczne stado owiec i postanowiliśmy zobaczyć je z bliska. Tak zwane owcowisko. Bardzo chcieliśmy pojechać do Czech, no ale no nie da się, no owce po drodze, no trzeba to pokazać, no ludzie chcą to zobaczyć, po prostu... Mierzy mi się do ucha, człowieku. Szczerze, ci Niemcy gadają głośno wszyscy? Oni dopiero się wydzierają. I to się tak... No to co, ty się tak do Niemca upodabniasz? Chłopie. W sumie dobry punkt, dobra uwaga. Piotrek, pokaż, ile tych owiec tutaj, jakie to skupisko. I teraz pierwsze zasadnicze pytanie, które mam. Czy te owce się znają wszystkie? Każda z imienia i nazwiska każdą? Jak to jest rozwiązane, nie? Meee! Owce! Pamiętacie, że kiedyś rapowałem, nie? Jaką robiłem muzykę? Hip-hop! Hip-hop, owiec! Hip-hopowiec, 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 hip-hopowiec. No, zaskoczyłeś mnie. Bardzo, nie? Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Marcin Wówunio z Prusiński, rymoholik z Łodzi. Kurde, zajebisty, nie? Ale zrób mi telefonem moim. Takie na Gracjana. Największy humor, jakiego w życiu widziałem. Warto było przyjechać? Tak. Tak prezentują się owce, tak prezentują się muchomory, tak prezentuje się ja, tak prezentuje się moja żona. I wracamy na trasę. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Jesteśmy teraz w Niemczech, a jak policzę od 5 do 0, znajdziemy się w Czechach. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Proszę Państwa, jesteśmy w Czechach. Tam były owce, a tutaj są krowy. Tam było owisko, a tu jest krowisko. Tak? Owcowisko i krowcowisko. Owcowisko i krowcowisko. Dokładnie. Proszę Państwa, nie wiem, czy zauważyliście, że w Czechach jest już tak ładniej niż w Niemczech, nie? Zdecydowanie. Ładna pogoda, świeci słońce, jest naprawdę wspaniale. Zajebiste. Proszę Państwa, wciąż jesteśmy w Czechach. Kierujemy się w tamtą stronę, ponieważ tam znajdują się tak zwane słoniowe skały. Nazywane są w ten sposób, dlatego że z daleka przypominają stado słoni. Czy tak jest? Ciężko nam powiedzieć, ponieważ jeszcze ich nie widzieliśmy. Czeka nas teraz około 400 metrów drogi. I jak ją przejdziemy, to zobaczymy ów słoniowe skały. Na szczęście tym razem nie trzeba się nigdzie wspinać, tylko iść po prostu prosto, taką tutaj ładną dróżką. Bardzo fajny ten Piotrek, taki niezaczysty. No, kurwa, ja jestem tak brudny, ale Piotrek to... Ja jestem brudny, ale Piotrek to już kurwa przesadził. No ale co, no jak już w pracy jestem, co tam, trochę kolana brudne. Co ty żeś targał, że na kolanach masz brudne? Nie wiem. Panie, widać te słoniowe skały, proszę Państwa. Widzisz to Liza tam w obiektywie? Nie, ja tego w ogóle nie widzę prywatnie. No tam to białe. To są silosy na kiszonkę. To ale z daleka wyglądałem jak stado białych słoni. Wydawało mi się,
że na zdjęciach w internecie te kamienie są większe. Powiedziałeś, że to będzie 400 metrów, a my idziemy i idziemy. No zostało nam jakieś 200 metrów albo 150. Już prawie jesteśmy. Tu są te, proszę Państwa, jesteśmy. Proszę Państwa, to są te białe skały, zwane też słoniowymi. Z daleka wyglądają jak stado słoni. Proszę Państwa, dokładnie jesteśmy w tym miejscu. Jak się tak bardzo przymrużył oczy, to można sobie wyobrazić, że to są słonie. Przymruż oczy. Widzisz? Zobaczyliście już te słoniowe skały w Czechach. Więc teraz ze spokojnym sumieniem możemy już wracać do samochodu. I teraz pojedziemy w następne miejsce, ponieważ pokazaliśmy Wam już cmentarz w Portugalii, w miejscowości Palhais, w Walii, w miejscowości Sianvair, Puszkuingis, Gogery, Huyrn, Drobus oraz w miejscowości Menaibridge. Pokazaliśmy Wam w dniu wczorajszym cmentarz w Niemczech na zamku Oyben. To teraz udamy się w tamtą stronę, do miejscowości, której nazwy nie pamiętam, i tam pokażemy Wam cmentarz w Czechach. Co on tam? Luiza tam poszła. Zobacz, Piotrek, tutaj są te skały. Ty, faktycznie. To nie są tamte białe, tylko tamte. Ale mniej podobno do słoni. Luiza wyrwała, bo wyczaiła. No to proszę Państwa, zmieniamy plany. Mieliśmy jechać na cmentarz, ale jednak pójdziemy pod te skały, bo pomyliliśmy się. Myśleliśmy, że tamte skały to są tamte skały, a to chyba jednak były naprawdę worki z kiszonką. Piotrek, przypominają Ci to stado słoni? W sumie trochę jakby... Ale gdybyś nie usłyszał, że to się nazywa stado słoni, to wpadłbyś na pomysł, że to jest stado słoni? No ja nie. Powiedziałbym, że to są kamienie w Czechach. Ładnie, co? Zobaczmy, co jest tu napisane na tej tabliczce. Sądzę, że przyrodni pamiątka to jest pomnik przyrody. Brawo, Marcin. Dobrze, nie? Rozpoczynamy zwiedzanie słoniowych skał. I tak jak mówiłem, są tutaj różne tunele, przesmyki. I zobaczymy, to chyba jest ślepy zaułek. Ładnie. No, zajebiście. Moja żona sprawdzi. Jak tam wife, ślepy zaułek? Można wchodzić, bo tak dawaj za nią. Można wchodzić, śmiało. O, wciągnij brzuch. Tak. O kurwa. Faktycznie. Co, że puste w środku? Wali się, wychodźcie, osuwa się. To jest taka. To osoba, która nazwała te skały słoniowymi skałami. No. To ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek była w zoo. No, o tym samym gadałem z Piotkiem, że jakbym szedł z daleka i bym nie wiedział, że te słoniowe skały nazywają się słoniowymi skałami, to w życiu bym nie nadał im nazwy słoniowe skały. No teraz tutaj trzeba naprawdę podejść. Damy radę podejść tędy? Dawaj. Ja sobie obejdę od drugiej strony i się spotkamy tam. Dobra. Tamci są cięcy i idą sobie dookoła, a ja niczego się nie boję i idę tędy. Uo! Baben! Uo! Baben! Uo! Baben! O, nie, za takie proste, jak myślałem. Udało się! Wiktoria! Kiedyś na amatorskich zawodach w schodzeniu ze słoniowych skał tak zszedłem ze skały, że wszyscy zaczęli krzyczeć wu, wu, nio! Ale on się zjebie. Pierwsza przeszkoda, którą pokonałem. No nie wiem, Marcin, jak ty chcesz zejść. Zobaczcie, robię tak. Tu, o, pach. I... Jestem. Prawie ustany. Kochasz mnie? Mhm. Nie wstał, to mi na Ale tutaj wysoko było. No. I ty ja przecież dużo niżej. Ja mnie skoczy, jak będzie tak wysoko. Tak właśnie wyglądały słoniowe skały w Czechach, które Wam pokazaliśmy. A teraz udajemy się
na czeski cmentarz. Czytałem, że będzie powaga, nie będzie śmieszkowania, bo na cmentarzach staramy się nie dowcipkować. Widzimy się na cmentarzu. Kochani, już wracaliśmy do samochodu, ale zauważyliśmy, że tam na czubku przed chwilą byli ludzie, czyli gdzieś tam, którędyś da się wejść. No i nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Ekipa Malachaj Stefano tutaj zostaje, a ja udaję się tam i już za chwilę widzimy się, wy będziecie tu, a ja będę tam. Jak będziesz spadał, to krzyknij, ok? Dobra. Zapnij się plecak. No tutaj trzeba uważać, bo jak się omsknie noga, to... Zdrowie. Ale naprawdę widok jest zajebisty. Wszedłem tam i zszedłem szybciej niż ci Niemcy stamtąd zeszli. Ja nie rozumiem, co oni mówią, ale jak zobaczyli, jak wchodzę, to oni mieli. A jak zobaczyli, jak schodziłem, to już kompletnie byli rozjebani, bo oni tak schodzili, że sobie trzymali nogi tych, co są wyżej, powoli opuszczali, nie? A ja szedłem przodem, pach, 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 jak małpa. Ale jest taka adrenalina, że no kurwa polecam, nie? Jest parę takich miejsc, w których przechodzisz po tych takich lekko wyżłobionych stópkach i masz tak z 5-6 metrów do dołu, nie? No w ogóle super, zajebiście. Super, że weszliśmy, że wszedłem. Kochani, to będzie już trzecie podejście, a teraz naprawdę pojedziemy na ten cmentarz, ale w ogóle nie żałuję. Było super, warto było się tam spiąć i polecam wszystkim. Przyjeżdżajcie na Słoniowe Góry, skały i wejdźcie na sam czubek. Widok jest zajebisty, a adrenalina przy wchodzeniu naprawdę jest spora. Aczkolwiek na pewno dla amatorów wspinaczki to jest pikuś, a nie tam wspinanie, bo tam są normalnie schodki, nie? Ale jest sztos. Ciekawe, czy jak jest takie powiedzenie, choćby skały srały, to ciekawe, czy oni tutaj mówią, choćby słonie srały. Dotarliśmy na piękny czeski cmentarz, który znajduje się tuż nieopodal miejscowości Rynoltowice. Jak widzicie, wygląda on zupełnie inaczej niż polski, portugalski, walijski oraz niemiecki. Teraz, o, już się przestraszyłem, że możliwe, że będzie zamknięte, ale jednak nie. Jest otwarte. Te nagrobki nowsze wyglądają podobnie bardzo do polskich. Ale tutaj po lewej stronie mamy starą, zabytkową część cmentarza i te grobowce wyglądają już zupełnie inaczej. Ale jak tutaj patrzę, to tutaj są same niemieckie nazwiska. Teraz ten cmentarz jest w Czechach, ale wtedy, kiedy budowano te pomniki, był w Niemczech. Jak pójdziemy w tą stronę, to tam na horyzoncie widać schody, które prowadzą do góry i jest to neogotycka kaplica rodziny Prokopów, którzy najprawdopodobniej byli kimś bardzo ważnym w tych rejonach.
i możemy zaraz zobaczyć, jak ta kaplica się prezentuje. I też widać, że zaadaptowano kawałek piaskowej skały, nie? I to są właśnie fajne cmentarze. W Łodzi jest taki jeden cmentarz, jak się jedzie na Olechów. Taki cmentarz Skrzydlewskiej i jest straszny. To jest taki po prostu plac otoczony betonową płytą. Groby ze cztery tuje i siemano, nie? A tutaj, no ja wiem, że po śmierci każdemu wszystko jedno, ale mi nie jest wszystko jedno. Wolałbym, żeby mój grób był w ładnym miejscu, nie? W takim na przykład. Albo w Woźniakowie. To jest wyjątek akurat z tych nowych cmentarzy. Wyjdzie pierwsza, Lara Croft, Tomb Raider. Boisz się? A ja wejdę. Jedyne, co w tej krypcie się znajduje, to fotel z jakiegoś samochodu starego. Nie wiem, czy to jest Uno 1. Coś ze sprężynami. Bardzo fajne. No ale nie przyszliśmy tutaj, żeby siedzieć w krypcie. Wyjdźmy na zewnątrz. O, od razu lepiej. I teraz tutaj podążając za Luizą, wejdziemy na górę, zobaczymy, co tam się kryje. Coś tu widać, Luiza? Pusto w środku, nic nie ma. Po lewej stronie leży kawałek czegoś. Proszę Państwa, i teraz, ponieważ jest już późno, sprawdzę sam. Jest godzina 16:40, więc proszę Państwa, uciekamy stąd i pokażemy Wam jeszcze jedną rzecz w Czechach. A będą to tajemnicze menhiry. Kochani, tak jak mówiłem, przyjechaliśmy troszeczkę dalej, żeby zobaczyć menhiry. I jak widzicie, nie widać nic, ale Google Maps twierdzi, że ów menhiry znajdują się tam. Więc my całą ekipą Parkhaus TV idziemy. Przyjechaliśmy tutaj z Piotrem, wyszliśmy z samochodu i ja mówię: Piotrek, to jest kurwa za daleko, nie idziemy. Bo tak mówię, nie idziemy. A Luisa: nie, menhiry, kurwa, jestem fanką menhirów. Od dziecka interesuję się menhirami. Chodźmy zobaczyć. No ja nie wiedziałem, no, że moja żona jest wielkim miłośnikiem menhirów, nie? Ale przejechaliśmy do Mielna, to po drodze te menhiry, które oglądaliśmy, to też przecież to ja je znalazłam. No ale to wtedy nie powiedziałeś, że ty nałogowo menhirujesz, no. Menhirzysz. Prawdziwi historycy sztuki tak mają. A, kurde. Więc teraz, proszę Państwa, mimo tego, że nam się nie chce, jesteśmy zmęczeni, jest zimno, to idziemy w ten gaj, w którym gdzieś kryją się menhiry. Ach, czuję się jak Lara Croft, która jest na przedostatniej planszy i chce iść do ostatniej planszy, ale widzi, że jeszcze nie znalazła jednej znajdźki. Chodzi, szuka, liże ściany i się wkurwia, bo jeszcze jedna znajdźka. Brakuje do 100%, żeby wpadło trofeum za 100% tego levelu. Tak się czuję i szukam. Pójdę przodem, wszystkie kleszcze na mnie. Jeżeli te menhiry naprawdę tutaj gdzieś są, to apeluję do włodarzy tych menhirów, że przydałaby się jakaś ścieżka, jakieś oznaczenie. Oznaczenie? No bo... O, chyba je widzę. Chyba je widzę. Są. Proszę Państwa. Cóż za niezwykłe miejsce. Ciekawe, jak... Wife! Luisa! Luisa! Specjalnie się schowała. Ach. I muszę wracać. Tak to właśnie jest z moją żoną. Ciemno się za chwilę zrobi, śpieszymy się, a ona się chowa. Czemu się chowasz? Jesteście sprankowani, to był czeski prank. To jest czeski film.
O! Kamień! O Jezu, jaki to ciężki! Zostaw go, później go weźmiemy. Będziemy tędy wracać? Mhm. Kamień, który zabiorę na działkę. Nie rzucaj mi na nogę tylko. Kamień z trzech. Chyba, że wykopiemy jeden z menhirów. Ja, super, dzięki Marcin, że tu przyszliśmy. Jest magicznie, nie? Ekstra, dzięki. No. To jest miejsce mocy. Warto było przyjechać? Warto. Warto, nie? Wszystkie zawsze warto przyjeżdżać, bo każda podróż nas czegoś uczy i kształci, i czegoś doświadczamy. I czego się nauczyłaś przy tej podróży, żeby dotrzeć tutaj do tych menhirów? Jestem tutaj za krótko, żeby wyciągać wnioski. Jeszcze chwilę. Wyciągnąłem wnioski. Nigdy nie ufaj kobiecie. Wokół palca oplecie. Ale naprawdę bardzo fajne miejsce. Tak. Podoba mi. Idziemy teraz do samochodu, wracamy. Luiza już tutaj wydarła do przodu mocno. Jest wielkim miłośnikiem menhirów, ale bardziej od menhirów lubi ucieczkę z menhirów. Tak zwaną ucieczkę z menhirowiska. Powiem wam, że wczoraj z Oyben wziąłem też kamień. I był mniej więcej takiej wielkości, nie? A ten waży 3 razy więcej. Po prostu składa się z gęstszego kruszcu. Jest najprawdopodobniej z tego samego materiału, z którego wykonane są bazaltowe menhiry. I z tą myślą podążam powoli w stronę samochodu. Niosę właśnie część bazaltowego menhira. Aż chce się krzyknąć: Sonne! Albo grubo, albo wcale. Kurwa, naprawdę ten kamień jest ciężki. Waży pewnie z 4 kilo. Tak byś z kamerą sobie teraz. No weź w rękę, no weź. Czekaj, dodaj to. No kurwa, ci powiem, że... Waży, nie? Waży, no. Nie wygląda na taki. No. Jest z bardzo litej skały. Naprawdę. Powiem wam, bracia Czesi, harde skały mata. Bonus. To by wziął taki kamień i pojechał plecak. Jak dzik by biegał tutaj, tak w szalonym tempie skakałby jak kurwa kucyki po łące. La 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 la. Ale ja jestem tylko skromnym dziennikarzem, a nie wojownikiem. Idę. Niesę. I tak se myślę, że jak doniesę i potem dowiedzę, to... Nie chcę. Przepraszam, użyłem słowa doniesę. Nie wolno tak mówić. Jak dodźwigam do samochodu ten kamień i położę go w bagażniku, zawiozę go na wieś, ułożę w ogrodzie i pijąc piwo lub inne specyfiki, będę patrzył na niego, będę myślał, było warto. I zawsze ten kamień będzie przypominał mi tą chwilę, w której stałem w tym pięknym menhirowisku i chłonąłem energię z miejsca mocy. Było naprawdę wspaniale. Warto przyjechać. Czekam na wasze zdjęcia z menhirowiska. Tutaj na dole teraz widzicie koordynaty. Skopiujcie, przyjedźcie, chłońcie moc i wysyłajcie zdjęcia, tudzież oznaczajcie mnie na Instagramie. Czekam na wasze foty z menhirowiska. Tymczasem muszę się spakować. Proszę państwa, po drodze zaciekawiło nas takie piękne miejsce, tak zwane krowisko. Właśnie jak się zatrzymałem, żeby dać krowom... Patrz, co ja tu mam, patrz. No to te krowy się boją. Ja im nic nie zrobię. Mówisz po polsku, to wiesz. Krówken. A to są czeskie czy niemieckie? Czeskie. Ale strachliwe bardzo, no. Dobra, słuchajcie. Jedziemy dalej, bo za chwilę będzie ciemno.
Jesteśmy w ostatnim miejscu, które odwiedzimy dzisiaj, w miejscowości Krąpach. I o miejscowości Krąpach mam dla Was dwie ciekawe informacje. Po pierwsze, Krąpach to hasło do Wi-Fi w hotelu, w którym mieszkamy. Po drugie, w miejscowości Krąpach znajdują się dwa najstarsze cisy w Czechach. Ale najpierw tutaj zobaczcie kotałkę. Czeski kotałkę. No. Nie chcę z Tobą być. Nie, od Ciebie. Jak Ty do niego podawałeś rękę? Pewnie poczuł alkohol. Alkohol ode mnie? Niemożliwe. Przed Państwem jeden z dwóch najstarszych cisów w Czechach. Jeden jest tu, a drugi jest tam. Co trzyma? Mysz. No, co on ma? Nie ma prawa jeść? Przed Wami cis, który ma 400 lat. Wow. Warto było przyjechać, nie? Bardzo. Chodźmy zobaczyć jeszcze ten drugi cis. Pięknie chodzi, no. Jak taki tygrys. Jak tiger. No, ma tygrys. Jaki on jest szeroki, nie? Ja pierdyka. Masakra, nie? Ja cię kręcę, ty. Ja myślałam, że on jest deskami obłożony. Nie, to jest on. Jaki jest gigant, nie? Takim cisem to by rzucił, nie? W Boneza, nie? Fuu, jak się z tego ciągnęło. Ten w Skierniewicach jest skromniejszy. Warto przyjechać. Dziękuję, że mnie zabrałeś. Jesteś najlepszy. Tu na dole wyświetlają się koordynaty. I zapraszam wszystkich, wszem i wobec. Przyjeżdżajcie do miejscowości Krąpach, czekam na Wasze foty przy najstarszych cisach w Czechach. Kochani, wracamy już do hotelu i wyjeżdżamy z Czech, proszę Państwa, i my teraz pieszo tutaj pokonujemy granicę z Niemcami. Luiza jedzie w samochodzie, a my idziemy pieszo. Proszę bardzo. Bundesrepublik Deutschland. Kraj związkowy Saksonia. Willkommen, nie strasz, willkommen im Lande Chris Görlitz. Proszę Państwa, jesteśmy znowu w Niemczech, no trudno, co robić? Kochani, jesteśmy w hotelu, jest już zmrok, jak widać za mną, widać. Jesteśmy już po kolacji i niestety jest to nasz ostatni wieczór w Eupen, więc nie mamy jakby zbyt dużo tutaj dla Was informacji ciekawych, co my będziemy robić i czym będziemy się zajmować. Będziemy zgrywać, potem będziemy oglądać i niestety jutro trzeba będzie wracać do domu. Jest to bardzo smutna informacja. No ale niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy, a Wy zobaczycie mnie w drodze po chleb jutro rano. Czwarty, ostatni dzień naszej ojbeńskiej przygody i tak jak mówiłem wczoraj, dzisiaj zaczynamy od spaceru po chlebek. Na szczęście nie jest daleko. Oczywiście prawo Marfiego tutaj zadziałało. Ostatni chlebek musiał być nasz. Czułeś, Piotruś, jak pachniało? No. No i najgorsza rzecz każdego powrotu, czyli pakowanie. Nienawidzę się pakować, jak wyjeżdżam. Ale jeszcze bardziej nienawidzę się pakować, jak wracam. Jakoś tak to wszystko się wtedy nie chce zmieścić. Więc, proszę Państwa, wsiadamy do samochodu i pojedziemy tu pod górę. Tak jak kiedyś już wcześniej wspominałem, tam te drzewa to są jeszcze w Niemczech, ale za drzewami są już Czechy. I tam właśnie pojedziemy. Pięknie jest. Kurwa. Przejechaliśmy 600-700 metrów, już jesteśmy w Czechach. Postanowiłem zabrać tutaj moją uroczą małżonkę, ponieważ jest tutaj ławka dla kotałków. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. O. A te koty to takie trochę groźne. One nie są takie uśmiechnięte. Kosici celo. Katzensterin. Proszę.
Ale jak widzimy, ławka nie jest jakaś stara, bo 2019 rok, więc najprawdopodobniej jest to świeżynka. No i zobaczcie, kochani, jak tutaj ładnie w tych Czechach. Jest godzina 10 rano i mamy wszystkie szczyty za mgłą. Ładujemy się do fury i jedziemy w głąb Czech zobaczyć jeszcze dwie fajne miejscówki. Niestety nie udało nam się podjechać pod samą miejscówkę, bo jak widzicie, Czesi robią asfalt, bardzo dobrze, inwestują, rozwijają się i musimy teraz pod górkę kawałek pójść, ale już tutaj za chwilę po naszej lewej stronie wyłonią się dwa takie fajne jeziorka i między nimi jest taki pas zieleni, którym możemy się przedostać na drugą stronę tych jeziorek i wejść do lasu, w którym jest pewne tajemnicze miejsce. Nie jest to menhirowisko, ale również dosyć magiczne i tajemnicze. Cisowisko. Też nie jest to cisowisko, krowisko ani owcowisko. Pan suszy asfalt. A kupisz mi, Marcin, taką suszarkę do asfaltu na urodziny? Mogę ci kupić. Ja bym bardzo chciała. Mogę ci kupić. No. No, nowy świeżutki. Wczoraj tędy jechaliśmy, nie? Tak, jechaliśmy na nielegalu trochę. To takie skałki, co tam wystają? Tam idziemy? Słuchaj, nie mam pojęcia, gdzie idziemy. Mam nadzieję, że jak tam dojdziemy, to będą bobry, ale będzie jakaś strzałka, która wskaże nam dokładny kierunek, bo to jest w tym lesie, który jest przed nami. On jest naprawdę niewielki. Czesi rzekę zawracają. O, jak coś listy jest. No, uważajcie, no. No dobra, to teraz idziemy w tą stronę. Może uda nam się to znaleźć. To, czego szukamy, to ołtarz Świętej Trójcy, wykuty w ścianie skały i naprawdę wygląda zajebiście. Tylko, że uwaga, Potrek, uwaga, tutaj środkiem być. Od godziny błądzimy już po lesie i jest to naprawdę niewielki las, ale no, nie możemy znaleźć tego miejsca, w którym jest ten niesamowity ołtarz. Fajnie tutaj jest, ładnie. Luiza teraz wypatruje jakichś grzybów, ma już tutaj dwa w rączce. Ja nie wiem, bo ja tak trochę przestałam wierzyć w to, że my znajdziemy. Uważam, że się zgubimy, więc szukam pożywienia po prostu na kolację. Jakieś tam rozpalimy mały ogień, zrobimy pieczone grzyby. Pójdziemy jeszcze kawałek w tą stronę, ale to jest tam, tak obstawiam. Chociaż poprzednio mówiłem, że tam, więc... Ale... Och, Marcin, ty już mnie nie zaskoczysz pod tym względem. Ja mogę przerobić statyw na dzidę potem, upolujemy jakiegoś zająca. Apeluję tutaj do prezydenta Czech, żeby zadbał o to, bo przyjeżdżają Polacy, się gubią i błądzimy po tym lesie już od godziny i nie widać tego ołtarza, nawet jednej strzałki, która by pokazywała. Nie wiem, może wy to chcecie ukryć. No, trzeba byłoby się na tym zastanowić. Skubańce, pepiczki jedne, no. Nie wzięliśmy z samochodu jedzenia, picia, nic. Nic, po prostu nic. To będzie ostatnie miejsce, które sprawdzimy. Schodzimy teraz powolutku na dół. Uwaga, bo tu na pewno jest ślisko. Ja zajdę pierwszy i będę was łapał, jakbyście się stoczyli. Czy zrobisz jak Kamila w Wally Band? Czy nie? No i najgorsze jest to, że tu nie widać żadnej ścieżki, nie? Marcin, to nie wygląda jak miejsce, do którego ktoś przychodzi odwiedzać. No bo to na pewno jest tutaj, tylko chodzi o to, że ścieżka skądś na pewno prowadzi, tylko okrążenie całego dookoła w poszukiwaniu ścieżki jest bez sensu. Chodźmy tutaj, tu mi się wydaje, że najmniej paproci jest i tam pójdziemy i wtedy jesteśmy już w tym lesie. Przyznam szczerze, że będę załamany, jak tego nie znajdziemy, bo po co żeśmy tu przyjechali, nie? Może wy zostaniecie w tym miejscu, a ja pójdę na zwiat, szybko. Najszybciej przemieszczam się w pojedynkę i mam nadzieję, że uda mi się to miejsce odnaleźć, nie wysłuchując marudzenia reszty ekipy. No rozumiem, że się denerwują, mokro jest, chłodno i leżymy po lesie bez celu. No ale jak już poświęciliśmy prawie półtorej godziny, no to wypadałoby, żebyśmy dopięli swego, a nie żeby ten czas poszedł na marne. Powinniśmy już wracać do domu, a nie łazić po lesie. Oczywiście jest to sama przyjemność, ale jeszcze przed nami z 5 godzin jazdy samochodem. O,
Dobra, jest! Wiedziałem, że jak wyruszę sam, to szybciutko to znajdę, ale jak zobaczą, czego szukaliśmy przez 1,5 godziny w lesie, to chyba nie będą zadowoleni. Marcin znalazł, chodź! A ile dasz nam pieniążków za przyjście? Jest to ołtarz Świętej Trójcy. Nas jest też troje. No jest to jakaś alegoria, no taka no metafora. Święci to będzie jesteśmy raczej. Jak jest Trójca Święta, to musi być Trójca Nieświęta. Unholy Trio. Ying-yang. Unholy Trio. I to jest ten ołtarz, proszę Państwa. Tak on się prezentuje. Piękna rzecz, co? Tutaj jest, miejsce, zbiórka pieniędzy? Miejsce na pieniążek, no. Ein Euro. Chyba pierwszy. Ale podejdźmy bliżej, żeby zobaczyć tą Świętą Trójcę. Nasi tu byli, jest winko. No bo to jest mszalne. Aha. Zajebiście, co? Zajebiście, no. Fajne. O, super. 1704 rok. Piotrek, ty nie wchodź, Luisa, ty też. Ja wejdę tutaj, zobaczę, co tutaj jest. Nic ciekawego tutaj nie ma. Możemy zobaczyć drugą stronę tego ołtarza. O, więc tutaj była taka właśnie ściana z piaskowca, w której ktoś wyrył taki piękny ołtarz. Proszę Państwa, łobaben. To się kojta się. Marcin, nie wygłupiaj się przed ołtarzem. Kochani, tak wygląda ten piękny ołtarz. I co? Czas wracać do samochodu. Czeka nas jakieś 45-50 minut marszu. I będziemy w aucie. Warto było przyjechać? Warto, polecam każdemu. Słuchajcie, żebyście nie błądzili tak jak ja, tutaj w dolnym rogu wyświetlałem się koordynaty i czekam na wasze zdjęcia z miejsca tak pięknego jak to. I pamiętajcie, żeby wrzucić pieniążek. Dokładnie. Ty, oni wyciągną to moje Ein Euro, to 4 złote. Moja żona, proszę bardzo, z mojej koszulki termicznej zrobiła sobie nosidełko na grzyby. Żono, bo to ty tu chciałaś przyjechać. Jak? Jesteś trochę menhirowo zaspokojona, czy tak? Jestem wtedy zaspokojona. Tutaj zauważyłam jeszcze taki mały krąg menhirów. Tutaj po lewej stronie. Jakieś kamienie po prostu też ułożył. Nie, Marcinie. Tam była tabliczka. To, że ty nie patrzyłeś na tą stronę, to wiesz. Tak, jestem bardzo usatysfakcjonowana. No mam co prawda jeszcze taki mały niedosyt. Jeszcze coś bym zobaczyła, ale no to... Nie, może jakbyś wieśmaka z bliska bym zobaczył. Teraz jak już wiemy jak iść, to wracamy zdecydowanie szybciej. Znów jesteśmy tutaj na tej kładce i tylko musimy dojść do końca w prawo i tam w szczycie jeziorka, mam nadzieję, stoi nadal nasze auto i wsiadamy i ruszamy do Polski, zahaczając jeszcze o jedno miejsce i też tak jak to, będzie to miejsce mocy. I mam nadzieję, że moja żona menhirowo na dzisiaj będzie tak już dopieszczona w 100% i zaspokojona. Marcin mnie pieści menhirami. Dokładnie. W 30 minut udało nam się tutaj dojść. Jest nasz samochód, nikt go nie zajebał. Mieliśmy trochę tam problemów z panami, którzy robią asfalt, bo nie podoba im się, że się przemieszczamy. No ale proszę Państwa, pacha jest TV. No, niestety w Czechach nas jeszcze nie znają. W Polsce ten pokazał wizytówkę i od razu byłoby proszę iść, nawet po nowym asfalcie. Kochani, jesteśmy na miejscu, tak jak obiecałem Luizie, będą menhiry. Odsłoń menhiry, widzą pachę z TV. Rzadkie są. Cały widok tylko dla mnie. Zadowolona jesteś? Kocham cię. Jesteś najlepszym mężem na świecie. No to... Jeszcze w drugie oczko. No to możemy. W nosek. I w czółko, i w bródkę, i w policzek. Już. Ja też chcę. W tym odcinku niestety to już wszystko. Zachęcam wszystkich do podróżowania z Palhais TV. Dostajemy mnóstwo zdjęć z Portugalii spod znaku Palhais. Dostajemy mnóstwo zdjęć z Harachowa. Odcinek z Walii jeszcze nie wyszedł, ale też na pewno ktoś tam pojedzie. Więc liczymy na to, że pojedziecie też do Oybyn, bo naprawdę warto. I pomimo tego, że jest tego jakaś kasa, przyjemność oraz ciekawe wrażenia i melanże, to największą nagrodą dla nas wszystkich jest to, że ktoś po prostu pojechał. No w Harachowie było tyle ludzi na skoczni, walnęło setę, że tylko
tylko nie śmiećcie, pamiętajcie. No ale odcinek z Walii jeszcze nie wyszedł, ale i tak niektórzy już widzieli po Instagramie na przykład, że tam byliśmy i też nam wysyłałem przecież zdjęcia z Walii. Dzień dobry. Byłaś kiedyś Cusco Woyben? W tym odcinku Polhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie. Pytam się żony. No poczekaj, bo stoję na jednej nocy, weź mi co chcesz zrobić w walentynki? On mówi, obojętne, zaskocz mnie. No to zaskoczyłem, jesteśmy w Zduńskiej Woli. Oczywiście żartowałem, nie przyjechalibyśmy w to miejsce tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć kozy oraz trzy kamienie. Więc teraz, proszę Państwa, idziemy zobaczyć kamienne drzewo życia, składające się z 22 granitowych menhirów. 12 z nich oznacza 12 miesięcy, a 10, jeżeli dobrze pamiętam, oznacza 10 elementów idealnej boskości, coś w tym stylu. Jest to podobno najbardziej energetyczne miejsce w górach łużyckich, zbudowane zgodnie z zasadami kabały oraz świętej geometrii. Luiza, jak czujesz moc? Jeszcze nie? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, idziemy. Każdy stanie po swoim. Ty stoisz po swoim? To są bliźnięta. A tutaj jest byk. Taurus. Dlaczego? Luiza, nie zajmuj się pierdołami, tylko chłoń moc. Sądzę, że największe skupienie mocy jest w środku. Dokładnie. Tutaj. Ach. Tak jak mówiłem, znajdują się tutaj 22 kamienie i tak mniej więcej mają od 4 do 6 metrów i ważą średnio 4 tony. I pierwszy z nich został wkopany w 2003 roku, ostatni pod koniec 2004. Więc w sumie jest to dosyć młode miejsce i może też dlatego mało ludzi o nim wie. Polecamy, koordynaty wiadomo i wszystkich zachęcam. Kamienne drzewo życia. Miejsce mocy. Z tego miejsca chciałem jeszcze raz podziękować naszym patronom. Jutro będzie dokładnie 2 lata od momentu, w którym odkryliśmy Oyben. I marzyliśmy o tym, żeby tu wrócić i zrobić odcinek. Co dzięki Wam się udało. A dokładnie rok temu był nasz ostatni dzień w Portugalii, gdzie też pojechaliśmy dzięki Wam. To jest niesamowite. To się wszystko zazębia. To jest niesamowite. Tak. Ale... Proszę Państwa, jest to trzecia duża zagraniczna podróż z patronami. Czwarta nasza, jeżeli liczyć jeszcze odcinek z Dubaju, który zasponsorował Karaś. Więc... Piąta, jeżeli liczyć Harachów. Piąta, jeżeli liczyć Harachów, to była mała ekspedycja. I szósta, jeżeli liczyć Baben. Jeszcze jak był wywiad z sową, to byliśmy na chwilę w Czechach. Łomatko, już jesteśmy takimi filantropami, że to... Więc proszę Państwa, Polhajs TV, we are global.